A i to powiedz musisz... zakazane słowo i daj następne. Reggae! Tam była jakaś scena ze zbożem? Tam były walki gladiatorskie? Kazirodztwo! Kazirodztwo! Co wy gadacie za głupoty? Historia jest prawdziwa, on się za bardzo do niej przywiązał. On jest gotów bronić smaku tych jąder. Tak, żeby ale ja co tylko... to zrobiłem. To prawda, a... trochę się przywiązałeś do tych jąder. On... Nie, już nie ma sensu, 13 sekund. Jest sens. Posłucham sobie tej muzy przynajmniej. Nie dam rady. Nie dam rady. Dałem, dałem, dałem. Doszedł. Czorek. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy. Philips Ambilight TV. Miałeś kiedyś tak, że widziałeś na ekranie Stanowskiego i Mazurka. Ale słyszałeś Rucińskiego i Sikorę? Jeśli tak, ten program jest dla ciebie. Podoba mi się to. Nazywam się Krzysztof, jestem spod Warszawy. Będę występował dzisiaj w Gruzji. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Dziękuję, mamy to. Dzień dobry, mam na imię Robert, przyjechałem z Chodzieży i jestem... w drużynie Czarka. Nie mam zainteresowań. Ale jeśli już musi... No nie, jeszcze raz. Dobra, powiem już, żeby... To też schodzi. Super było, mamy. Świetny program, naprawdę. Ale jak nie dotąd, wiesz jeszcze. Ale jak dotąd, jest bardzo zabawny, chciałem pochwalić. Dziękuję bardzo. Robert ma taki ton. Robert nawet ma... jak fali, to a. Czujesz, nie? Że coś Robert jest... ma takie powiedzenie, którego na pewno dzisiaj użyje, że wyśmieje się później. Później w domu sobie pośmieje. Czyli Robert dziś ma w sobie tak głęboko schowanego tego ale, śmieszka. Ale ktoś mi ostatnio napisał, że widział, jak Robert opuścił redakcję, poszedł za róg i się śmiał. Więc to naprawdę się dzieje. I to się dzieje po prostu. Tak. Idzie za róg się wyśmiać. Przykrym, on dzisiaj nie zaśnie. Takim smutnym, że nie możesz pokazać uśmiechu. Tak właśnie, najbardziej na świecie lubię, jak rozmawia jest o mnie, więc kontynuujmy. Przepraszam, kontynuujmy. A jesteś niecierpliwy, Robert. No tak, to prawda. Przecież w RMF już jest po programie. Robert, mamy czas. Mamy już czas. 8 minut minęło, już jest pajrant w RMF-ie. Miłego weekendu, kłaniam się. Czemu nie lubisz się uśmiechać w miejscu pracy? Bo mi płacą za co innego, wiesz? No, ja po prostu ja robię wszystko tutaj dla pieniędzy. No wiadomo. No. A kiedy śmiałeś się w głos na wizji, pamiętasz? Że, czy to było dawno temu i czy, tak. I czy pamiętasz ten żart, który cię tak rozbawił? Mnie rzadko bawią żarty. Okay. To jest dowcip wyłącznie sytuacyjny. Jak no. Się dziecko wywali na przykład. A, to jest strasznie śmieszne. Jak na przykład jest niepełnosprawne, to jest jeszcze lepiej. Wolałbym, żebyś, wolałbym, żebyś ty to ciągnął. Jak mówisz. Jak spadnie z wózka na przykład. O Jezu, najzabawniejsze to jest. Tak, z widłowego. Nie, czy mamy podobne poczucie humoru? Tak, wiedziałem, że źle skończę. A jak widzisz psa bez łapy, to też jest śmieszne, prawda? Mm-hmm. Musisz Czarkowi po prostu pokazać ścianę, bo on będzie szedł jak buldożer. Tak. Gdzie jest twoja granica żartu? Czy na przykład masz swoją granicę żartu, z której na przykład uważasz, że nie powinno się śmiać? I ty krzyku też możesz... Ale wiesz co, tak zupełnie serio, to żarty są albo śmieszne, albo są super. Nieśmieszne. Bardzo what? Bardzo dobre i rzadkie w Polsce podejście. Poczekaj, bo mnie nie śmieszą goście, którzy są publicystami. I na przykład przyjdzie taki koleżka i będzie się nabijał tylko z jednej strony. Mhm. Stary, dlaczego bawił mnie, to jest strasznie banalne, ale Monty Python. Czego? Powiedziano mi, nie pieprz za smarkana kupo papuzich odchodów. Mhm. Bo oni naprawdę jechali równo po wszystkich. Jak już się poczułeś zbyt bezpiecznie... to nagle ty dostałeś od nich fangę. Mm. I to było genialne. Na co my czekamy? My sobie rozmawiamy. My z tego weźmiemy bardzo fajny moment, a potem przejdziemy do gier. Rozgrzewamy teraz. Na spokojnie. Czyli jest ryzyko, że to, co teraz, to będzie pokazane. Oj, tak. Oczywiście. O,
Słuchajcie, i prawe jajo trzeba było schować teraz. Tyle lat na YouTubie i ty nie wiesz, to znaczy jesteśmy w zapisie? Okej, okay, dobra. No. Ci muszę teraz fajnego gościa udawać. Nie, ale było super. Ale naprawdę super gościa udawałeś. Robert wyszedł na świetnego gościa. Robert wyszedł na świetnego gościa. Ty wyszedłeś świetnie. Naprawdę. Tak? Myślę, tak. Ale czy zdarzyło ci się, że byłeś właśnie w trakcie czegoś i nagle w połowie tego powiedziałeś, czy możemy już zacząć? Bo to jest jakby ten program właśnie teraz. Dążysz do tego, co ja myślę. Tak, tak. Miałeś tak kiedyś, że byłeś na czymś. Na czymś, na kimś. I stwierdziłeś, czy możemy już zacząć? I załóżmy, ta kobieta już mówi, no dawno zaczęliśmy. Miałeś tak kiedyś, czy nie? Robert, miałeś tak kiedyś? My nie tylko mężczyźni. A to tak jak ja, to jak ja. Niech nas zobaczą. Doszło do tego. Wróżba z restauracji chińskiej się spełniła właśnie. Robert Mazurek, złapaj cię za rękę. Mnie też. Na pewno. Mieliśmy tę samą wróżbę. Mieliśmy ta sama kolacja. Super. Byliśmy na niej razem. Wiem. Ja płaciłem. Ja myślę, że Robert umieszczał tę wróżbę w ciasteczku. Tak, specjalnie. Kucharz był za tobą. Był kucharzem. Coś masz w ustach i włożył mi to w wielką kartkę A4. Tak. I rozciągam to na kartkę A5. Mówię, co to jest? Dlaczego jesz papier? Nie, na A2 taką wielką. Czarku, dlaczego jesz papier? Jest dobre jedzenie. Papier dobrze. Wszystko przyjmie. Bardzo i Czarek też. Bardzo dobry program. Szkoda, że ma się ku końcowi. Co byś robił, jakbyś był kobietą? Siku na siedząco. Nieźle, niezła odpowiedź. Zawodowo. Ale nie robisz siku na siedząco? Jako facet? Ale mogę się przyznać? No tak. Nie. Ja sikam na siedząco bardzo często. No i? Chciałbyś o tym opowiedzieć? Oczywiście, do której? Dobra, kamery? To idź opowiedz kiedy indziej. Wiesz co? To jest mój program. Ja będę teraz mówił do kamery. O. Ale do przypisuarza też? Próbowałem. Zawsze siada do pisuaru. Raz mi się pisuar urwał. Mówię, to jest źle zamontowane, albo po prostu to nie jest do tego. Ale powinny być osobne kategorie wagowe, wiesz, na kasy, prawda? Wyczytałem, pisuary. Że sikanie na siedząco tak? Jest zdrowe dla faceta. Leśmian chyba o tym. Leśmian o tym pisał. Siedzenie jest zdrowe po prostu. Siedzenie jest zdrowe. Aha. Ale też dlatego nas posadzą, nie martw się. Ale nigdy nie sikałeś na siedząco? Zdarzyło ci się, wiesz, na pewno. Niemożliwe. Robert. Słuchajcie, o mojej defekacji możemy zrobić cały program. Czy a właściwie nawet taki defekacja? Format. To jest, tak się nazywa ten program, zobacz nazwę. Defekacja Roberta. Zero defekacja. A może Krzysiek byś odpowiedział też? Krzysiek. Ja mam ostatnie pytanie do Roberta. Dobra. Ale dlaczego do Roberta? No bo Krzysiek nie chce odpowiadać. Ale to właśnie... Krzysiek Robert zamurował. Jak byłbyś kobietą. Odpowiedź brzmi nie. Nie, nie, poczekaj. Odpowiedź nie brzmi ale nie. A teraz kiedyś uprawiałeś... No i nie uratowałbyś dziecka z płonącego budynku, jakbyś mógł? Nie. Jezu. Nie, nie. A jakbyś był kobietą, na kogo byś najbardziej leciał z tej trójki pozostałej? Tu. Na ale... siebie. Nie możesz. Nie, Robert. Tak, ale że pytanie na siebie, nie? Nie możesz na siebie. Na siebie nie możesz. No jako kobieta tym bardziej nie możesz. No wybiera Kacpra. Bo ja znam Braille'a. Nie wiem jak, czytam twarzą. Wybieram Kacpra. Bardzo zabawny. Jak ja dostaję bułę od Resiarza, to jaki zabawny program, naprawdę. Nigdy słuchaj, nie musisz tego mówić, bo wszyscy to wiemy. Tak naprawdę. Tu nie trzeba tego sobie mówić. Prawda, Krzyku? Prawda. Jedziemy do gier? Tak. Jedziemy do gier. Czyli się zaczyna teraz? Zaczyna się. Zaczynamy zero presji. Zapis. Marilyn Monroe. W tej grze jeden z uczestników musi odgadnąć postać opisywaną przez drugą osobę z jego drużyny. Osoba naprowadzająca musi jednak pamiętać, by nie użyć żadnego z trzech zakazanych słów przypisanych do danej postaci. Jeśli gracz czytający użyje zakazanego słowa, usłyszymy charakterystyczny dźwięk błędu. Taki dźwięk bardzo. Oznacza pominięcie wylosowanej postaci i przejście do następnej. Teraz się zaczyna. Teraz. To jest poważny program. To jest poważny program. Skup się, to wygramy. Teraz się zaczyna. Teraz zobaczymy. Możesz wygrać w pieniądzach jesteś. Teraz mamy być zabawni? Masz zgadywać hasła. A, okej. Okay. Kacper? To będzie zabawne. Zaczniemy od ciebie. Yeah. Mamy minutę, musisz zgadywać hasła. Są postaci, rozumiesz? Albo osoby, rozumiesz to? Rozumiem. Bardzo proszę, start. Możemy odpowiadać? Niestety nie. Chyba, że źle. Poczekajcie, bo 5 sekund, nie stop, od początku. Jak się nazywa ten, co gania złodziei? Policja. Tak, i taki mechaniczny, z dawnych lat. Robocop. Tak. Doktor stworzył go, taki zaszyty. Frankenstein. Tak. Gierdy.
Tarara. Kto to jest? Następny. Stworzył te. Nie mogę powiedzieć słowa, mam zakazane. Następne. Na. No ten co? Człowieku, daj następne. Jarał, wiesz. Nie wiem. Z tej wyspy takiej na tych. Jak jest to, co... Zobacz, jak Kasper się... Reggae. No. I ten słynny, największy... No właśnie, zapomniałem. Dlatego mówię następne. A jak on ma na imię? A i to powiedz musisz... zakazane słowo i daj następne. Reggae. Pół minuty straciłeś na to. To nie? A Jezu. Wiesz co, bo chcę, żeby to było zgodnie z zasadami, a nie jak jakiś, wiesz. No to pipa. Trzeba było powiedzieć reggae, muzyk albo... Nie mogę powiedzieć reggae, muzyk, Jamajka. Kacper i Krzysztof, zdobyliście 2 punkty. Plus Kacper za to, że chcesz grać zgodnie z zasadami i masz bonusowy punkt. Ale jak to? Za co? No nie. Robert, za protesty minus 1. Widzisz? Robert! Nie zaczęli i już minus 1. Miałem 6. I to już więcej mi nie będzie zadało pytań? Czyli mam teraz 5. Ale jeszcze ty mi. Cio teraz. Uwaga. Ale jeszcze ty. Cezary, słów, nie? Start. Dobra. Gość czarnoskóry rzuca piłką. Koszykarz. Tak jest. I teraz tacy bardziej znani. Wymień paru. Tak najbardziej znanych. Karim Abdul-Jabbar. Wow! Kobe Bryant. A ma być czarny? Penny Hardaway. Tak, czarny. Ma początek ma jak Tommy i jest ten końcówka. Lee Jones. Tak, dokładnie. I to jest ten początek. Tommy jego. Lee? Początek chodzi o te pierwsze... Tą sytuację. Dobra, wiesz co? Powiedz zakazane słowo, bo nie znamy nic. NBA. Dobra. To już oczywiście dobrze odpowiadał. Powiedziałem, tak. Jeźdź dalej, bo dobra, nic. To jest taki stand-uper amerykański. On robi też w turniejach. Nie taki trochę mniej znany. Prowadzi komediowe takie programy jak to. Kojarzysz takiego trochę? Nie. O Boże, nie mamy nic. Ja czuję, że tego nie będziesz znał do maksa. No. Dobra, muszę to odrzucić w takim razie. Dobra, to będziesz na pewno znał. To jest koleś, który kopie, wiesz? Piłkarz. Tak jest. I on grał w PSG później, teraz jest takim prezesem. Bo nie umrze koniec czasu. Tak. LeBron James to był. Koniec czasu. LeBron James, pierwszy był LeBron James. A teraz był co, Beckham? Tak. David Beckham. Ale mieliście łatwe. Żona Wiktoria! Nie mogłem, mogłem. Cezary, Robert, macie 0 punktów. I plus wygląd. Ja chciałem powiedzieć, że powinien zostać jeszcze... Plus wygląd. Minus 1 za to, że odrzuciłeś kartę bez wypowiedzenia zakazanego słowa. O, powiedziałem zakazane. Nie, nie. Za drugim razem nie. Nie powiedziałem. Ale właśnie, czy oni nie powinni dostać teraz minus 1 punktu za kwestionowanie? Ale to nie jest kwestionowanie. My dyskutujemy, Robercie. Kwestionuję. Ale patrz, ten Lizus po prostu nie sprzeciwi się Stanowskiemu, bo on mu płaci. Mistrz gry nie jest przychylny dla nas. Robert? No naprawdę. Minus 2. No. Robert, tak tego nie wygrasz. Robert, spokojnie, tylko spokojnie. Szybciej się zorientujesz, wejdź tam i go tak udasz. Tego nie wygrasz, to lepiej. Dobra, czyli teraz ja... Krzysztof, teraz ty. Masz rację, wejdę i go walnę. Po prostu go uderz. Tak, to zacznie sprawę. Idźmy w groźbę. Widzę, że w lizanie dupy nie damy radę pójść. Czas, start. Szybki. Sprinter? Usain Bolt. Tak. Widzisz, Robert? Bije się. Bokser. Nie. Kickbokser. Irlandia. Irlandia? O Jezu, ten. UFC? Tak. Boże. Tak. On właśnie. Makłowicz? Nie. Magda Gessler. Nie. Początek ma jak jak jedzenie fast food. Spaghetti. Hamburger? Firma. Bierz Makłowicz znowu. McDonald? Początek taki sam. Ale Mac Szkoda. Gregor! Tak. Piłkarz. Żel. Ronaldo. Tak. Cristiano. To jest nieuznane, bo było coś pewnie. Stand-uper? Prowadzi użyłem słowa. Ajajajajaj. To nie był przypadkiem, łana gra aktorska. Film. Wygina się. Król Julia. Zwolnione tempo. Matrix. Postać. No. Ugramy. Ugramy to. Nie ugramy. Panowie, zdobyliście 2 punkty. Ale poczekajcie. Bo... Dwa? Przy Cristiano Ronaldo było słowo piłkarz. Patrz pan, jaki hitru. Ale patrz, bo mi źle tu napisał. Nie jedno pod drugim, tylko faktycznie. Tak mi napisał i to dlatego. Spokojnie, nie mieszaj, bo będzie druga ta. Więc gdzie tam miałeś? Dobra. W tym momencie jest 5 do minus 2. Słuchaj, minus 2 to jest też dobry wynik. 5 do minus 2. Ja jestem przekonany, że jak... Dzięki Robertowi mamy niespotykany dotąd wynik. 5 do minus 2.
Ja coś czuję, że jak wyjdziesz... Oj, nie popracujesz ty tutaj w tej firmie, nie popracujesz, patrz, ale dobrze. Straszy tobą, teraz straszy sobą. Ta. Taki człowiek. Tak. Robert? Czy już możemy? Nie. Start. Uff. Piosenkarka. Sanach. 80. lata, amerykańska. Cholera, stop. Użyłem zakazanego słowa. Cholera? Jest na razie dobrze. Muzyk. O. Amerykanin. Tak, Eminem. Snoop Dogg. Bardzo dawno temu śpiewał. Bardzo dawno temu, jeszcze wcześniej, nie Freddie Mercury. Elvis Presley. Beatles. Z południa Europy pochodził. Amerykanin. Dobra, Amerykanin pochodzi tak z południa Europy. Mafia, klimaty te. Okej, okay, dobra. Sinatra, Frank Sinatra. Tak. Wow. Piłkarz, król. Leo Messi. Nie, poznajmy. Stary, nieżyjący. Nieżyjący, Maradona. Nie, ale nie z tego kraju, tylko obok. Bele. Powiedziałeś piłkarz. Dobra. Ajajaj. Cholera, nie, tego nie. Cholera? Ktoś Barbie, to nie? To dobra. Było mega łatwe. Ja się to nie było łatwe. Anglik, Romeo i Julia. Chyba nie mogłeś tego słowa. Shakespeare. Aha. Mi się podoba. Ale Robercie i Czarku, nie zdobywacie myślę. Jeden punkt, macie teraz minus jeden. Brawo. Jeden punkt. Idzie do zera. Jeszcze dwie godzinki, Ken, będziemy na zero. Ken, jeśli nie masz żadnego słowa, nie możesz użyć, że lalka, no, różowy Barbie, kolor, blondynka. No i naprawdę i wygrałbyś Kena z tego, oczywiście, że różowy kolor i blondynka? Zobaczmy, retrospekcja, Kacper, daj mi podpowiedzi. Różowy kolor, blondynka, Ken. Tak. Jedziesz? Dobra, tak się gra. Teraz jaki jest wynik? 5 do minus 1. 5 do minus 1 to jest naprawdę konkretny wynik. Okay, to miałem, nie? Dobra. To co, teraz jadę z drugim. Tak jest, Kacper. Czas, start. Długi kij, mała piłeczka. Golf. Tak, i kto ten najsłynniejszy? Tiger Woods. Tak. O kurczę, dobrze są. Duże piersi. Pamela Anderson. Bywatch, tak? Jej. To jest niemożliwe, odbija się w okularach, widać. O kurde. O, to, to jest trudne. To też mogę. Gangster, ale to jest zakazane. Bili się, była gra i był film. Mortal Kombat. Tak, i był ten, co mroził. Sub-Zero. Tak. To jest niemożliwe. Ale to ja to bym nie wiedział. Nawet nie siedział na ławce. Grał go ten, Tom Hanks. Ten głupi. No wiem, Forrest Gump. Tak. Ja pierniczę. Nie puma, tylko inny kot. Jaguar. Nie, jeszcze inny. Gepard. Nie, jeszcze inny. Żbik. Może być żbik. Puma. Wiem. Że... Koniec? Jeszcze masz sekundę. Spróbuj. Koniec, niestety. Miałeś sekundę. Ile mamy? 4 punkty, razem 9. To dużo chyba, co? Razem 9. A więc wynik to 9 do minus 1. Dobra. Zacznijmy od nowa może tę grę. No pewnie. Ale punkty zostały. Dobra, teraz pełne skupienie, łączymy się falami. Wyjazd na kajaki. Pomyśl, wyjazd na kajaki. Start. Oh man, czy kojarzysz takie stworki? Był trener, który łapał w pokebale. To był Pokemony? Smok. Tak, i to był smok, on miał na końcu ogień. Nie mam pojęcia, nie znam Pokemonów. Sorry. Charizard, proszę pana. Charizard? Pierwsze słyszę. Ale jakby to Robert odgadł. Dobra, okej. Okay. Bajka to był... Bajkał. Był cały niebieski i on był taki... Smurfy. Mega szybki, zbierał takie pierścienie. Smurf? Nie. Szybki. Sonic. Ale hej, Sonic the Tego na pewno, ja układałem. Tego na pewno nie będziesz wiedział, że wam gra. Ale chamskie pytanie co do ciebie, kurczę. No nie, ale sorry. No. Dobra, uwaga. To było, oni to mieli. To jest ten, on grał w Castaway, główny aktor. Tom Hanks? Tak jest, jeden punkt. Powiedziałeś aktor. Nie powiedziałem. Powiedziałeś główny nie aktor. Nie powiedział. Dobra, uwaga, koleś, który jest w Marvelu i wyciąga takie szpony. Nie mam pojęcia. Oh man. Nie, niech próbuj, nie. Dobra. To są, a słuchaj, ale to jest zabawne. Skrajmy. Patrz. Nie, pierwsze słyszę. Mam wylew. Nie znam takich postaci. Nie znasz Charizarda? Przecież nie. To jest twój terapeuta. Nie znam. Przepraszam cię, bo ja mam tutaj... Właśnie to są... Czarku? Słucham! Powiedziałeś główny aktor. Aktor jest słowem zakazanym, także macie 0 punktów, czyli dalej minus 1. Czarek, tak źle ci nie szło? Nie Czarek, skup się teraz ja. Bo... Teraz Krzysztof. Krzychu, weź te wybierz. Te, których nie mówiłeś dzisiaj. Robert, na zmiany gramy. Ty go nienawidzisz, prawda? Kogo? Mistrza gry. Dobra, więcej nie zgadzam. Nie wiem, kto to jest właściwie. Na pewno nie. Czas, start. Występuję przed kamerą. Blond włosy, duże piersi. O kurde, Pamela Anderson. Nie. Magda Gessler. Magda Gessler. Wyspa. Wyspa? Film Wyspa. Wyspa. O, teraz się zatnął. Nie wiem. Dobra, to się zatnął.
Aktorka. Też występuje przed kamerą. Aktorka. Brad Pitt. Naprawdę nie znam. Angelina Jolie. No to tak. Bajki, nie? To są, no wiesz. Też występuje przed kamerą. Klub piłkarski Wyspy Brytyjskie. Musi być. David Beckham, klub piłkarski. Nie, klub piłkarski Wyspy Brytyjskie przed kamerą. Arsenal. Jest taki klub. Serial. Serial w tym klubie powstał. Kasper musi rzucić złotówkę. Kupili klub, niższa liga, duża historia. Wszyscy o tym mówili. Mhm. Boże. Motor Lublin. O filmie? Nie. O serialu? Ja ci podpowiadam, patrz. Boże, ten. Magda Ted Lasso? Kessler. Nie. O to chodzi w ogóle. Nie. Właściciel tego klubu. Elton John. Boże! Ale Elton John też jest właściciel. Ryan Reynolds. Faktycznie, rozmawialiśmy o tym niedawno. Tak. Ale, tak. Nie szedłem dalej, bo dalej już nie wiedziałbym, co powiedzieć nawet. Zaczęło mi świtać, ale tak. Nie mogłem znaleźć, kto to był. Krzysztof i Kasper, zdobyliście jeden punkt, macie 10. Dobrze. Robercie, ten point. A ta duże piersi to była Scarlett Johansson. Ona nie ma... No, uwaga! Był film Wyspa. Najważniejszy, nie Ronaldo, ten Leo drugi. Messi. Tak. Gwiezdne wojny. Luke Skywalker. Sorry. Spróbuj tego O Boże. Schwarzenegger. Jezus. Schwarzenegger. Terminator. Tak. B. To jest dobrze. Amerykańska superprodukcja. Marvel. Lata 80. Znowu. Bije się pięściami. Okej, okay. Rocky Balboa. Tak jest. Proszę, dobrze. Dajcie mi gitary, zagram. Jeszcze 7 i będziecie na równi. O nie, to jest bajka. To nie znasz? Shrek. Proszę, nie. Też nie znasz? Co to za porzucanie? Dobrze. Romeo i Julia. Trucizna. Nie. Miłość, romantyzm. Autor. William Shakespeare. Tak, brawo. A dalej już były wszystkie, więc więcej. Ale mamy jeszcze pełno czasu. Już koniec. Robercie i Czarku. Nie mówiliście 4 punkty. No, mówiłem. 4 punkty słabnie. Gratulacje, gratulacje. Pierwszą grę kończymy wynikiem 10-3. Był pan Dziobak na przykład. Jak ja mam ci powiedzieć? Finesz i Ferb. Finesz i Ferb i... No, Finesz i Ferb. Co? Mistrzu gry. Ty mówisz, czy ci się coś stało? Finesz i Ferb. Finesz i Ferb. Finesz i Ferb, co? Ostatnie słowa przed ciebie. I rzucam ciebie zębem, żeby twoją uwagę mieć. Finesz i Ferb. Nie! Czym ty rzucasz? Zębem, takie mam zęby, widzisz? Gąbczaste. Gąbczaste zęby. Ja mogę tylko mlaskać. Ta dykcja rzeczywiście musiała się z czegoś wziąć. Dobrze, czyli co? 10-3, mistrzu? Tak jest. Słuchaj, czas na minus kolejną. Minus 2 punkty, zabawę. To jest dobry start. Lecimy. 33%. Co ty grałeś? Gra polega na przygotowaniu przez drużyny 3 historii na swój temat, z czego 2 mają być zmyślone, a 1 prawdziwa. Zadaniem drużyny przeciwnej jest odgadnięcie, która historia jest tą prawdziwą. Każda z drużyn może skorzystać z rozwinięcia jednej wybranej historii. Jednej tylko. To zaczynamy od gry. Czarku i Robercie, zaczniemy od was. Dobrze, czyli mamy nasze historie. Ich historię, tak? Ja patrzę na drużynę. Nie rozumiem właśnie, czyli my przedstawiamy swoje, czy nie, ich? Zaraz zobaczysz. Na ekranie się pojawią. 3 historie. A. Czarka potrącił samochód, a następnie został przekupiony przez kierowcę, by nie dzwonił na policję. To jest jego stylu. Kieszonkowiec ukradł Robertowi telefon, po czym oddał mu go, gdy ocenił jego wartość. Robert jadł bycze jądra w Kirgizji. Czyli tak. Znajdujemy prawdziwą, czy... Znajdujemy prawdziwą, możemy iść drogą eliminacji, tak? Ale możemy im mieszać w głowach teraz. Ale nie, ale tylko jedna jest nieprawdziwa. Znasz Roberta, nieprawdziwa. Od razu mi powiedz. Czy Robert jest w stanie... Robert jest w stanie zjeść wszystko. Tak? Czyli tak. Zjadłby bycze jądra. Zjadłby, mógł być w każdym kraju. Też. Mógł być w każdym tak. kraju. Więc pytanie, czy w Kirgizji są byki? A muszą być byki, żeby jeść bycze jądra? Bo no. Jadłem bycze jądra. A co, importowaliby? W Polsce jadłem bycze jądra. Nie sądzę, by... Jedliśmy razem. Myślę, że razem importowaliby produkty bardziej pierwszej potrzeby niż akurat bycze jądra, wiesz. W Kirgizji. To jest pierwsza Pasz, potrzeba, rację. Bo to można jeść jak winogrona. Leży sobie tak, na szkół, masz tak bycze jądra sobie jesz. Gdzie leży Kirgizja? Kłam. Mieszczę w głowie. Wyspa, Jamajka, te klimaty. Reggae, wiecie. Okay. To tam nie ma byków. Ty też nie wiesz, gdzie jest, nie? Tam nie ma byków, to jest dobre. Tam nie ma byków. Tam nie ma byków, bo one nie potrafią pływać. Nie dopłynęłyby. Oni naprawdę nie wiedzą, historię jest, sobie, czy jest Kirgizja, czy jest ja nawet nie wiem, jak to napisać. Z boku. Czarek potrąciło auto. Czarek wygląda na potrąconego przez auto. Owszem, jeszcze mi to mówi. Się wyrobił, chłop. Nie widziałeś go parę lat temu. Finesz i Ferb.
Ma flashback. Aż i ferw. Nie denerwuj się. Czarek myli tropy teraz, bo chcę, żebyśmy uwierzyli, że go... Z drugiej strony... Mieszę im w głowie. Jestem tak, w auto i kierowca go przekupił. Czy by czym jądrami, chciałbym tylko powiedzieć. Czy dawałby mu pieniądze, twoim zdaniem, czy by go zastraszył? Ciekawa forma przekupka. Ile Czarek miał lat, bo na przykład mógł Czarek mieć, nie wiem, 16 lat, nie? A czy młody chłopak, zauważyłeś u niego, bo znacie się długo, że w pewnym momencie się znacząco wzbogacił i kupił sobie człowieka. Tak, kupił sobie auto nagle. Mówię, Czarek, czekaj. Miał na przykład strupa na głowie i nowy zegarek. Na maksa, stary, było coś takiego. To i widać po mnie od razu. Ale poczekaj, ale wtedy mógł po prostu kogoś okraść, no. To jest wieknacząco. Czarek kiedyś miał lekkiego zeza. I on nagle przyszedł bez zeza, ze strupem i miał nowe auto, a jeździł przede mną. Mówię, skąd ty masz pieniądze na auto? Jeździsz przede mną. Nie, tyle by nie dostał za potrącenie, no takie 10 zł. Nie wiesz, jak nie potrącił. Nie wycieraczkami tak ładował szyby. Oj, to będzie kosztowało. Ale spójrz na ten nos. No ten nos się musiał czegoś. Ten nos nie jedną, proszę pana. Mm-hmm. No. Wącha. Nie, no to wygląda na zderzenie raczej z ciężarówką. Tak od przodu. Właśnie, miło mi jest. A tam było napisane... Miło jest. Czyli poczekaj, bo oni na razie uważają, że co, że wszystko jest... Dobra, a trzecia historia była jaka? Robert, jaka była, poprosimy jeszcze planszę. Jaka była ta trzecia, ta pierwsza w sumie? Że Robert został okradziony. A, z telefonu. On ją dobrze pamięta. On ją coś dobrze pamięta. On się nie przygotowuje, nie. Przygotowuje, bo wczoraj wydzwaniałem jak straszny człowiek. No. Cały czas. Kradli mu telefon. Z kim? Tak? Kradli Robert telefon. I był za tani. I stary, kto tak robi? Kradnie ci telefon i ci oddaje i mówi, dobra, stary. Nikt tak nie robi. Niemożliwe to jest. To jest niemożliwe. Ukradnie i najwyżej wyrzuci do śmietnika. Mówi, co to jest? I wyrzuca do śmietnika, a nie oddaje i mówi, przepraszam pana najmocniej. Przepraszam pana, ma pan... Ukradłem pana bezpodstawnie, jak się okazuje. Bo gdyby na przykład było tak, że ktoś zabrał mu ten telefon niechcący przypadkiem... A dlaczego nie chcecie skorzystać z koła ratunkowego? To wówczas ta historia już na początku byłaby nieprawdziwa, bo nie doszło do kradzieży, doszło do pomyłki. Tak. Więc kradzież musi być z premedytacją. Zakończona. Więc ktoś musiał ukraść mu telefon, a potem uznać, że ten telefon jest słaby i go oddać. Tak. Ja myślę, że to mogło być tak, to że ona jest zmyślona dlatego, że to Robert ukradł kiedyś komuś telefon i oddał mu, że to nie jest... Właśnie, to on jest w stanie to zrobić. Oddał mi mój telefon. Ale teraz tak. Pierwsze dwie historie, o których mówiliśmy, były bardzo prawdopodobne. Tak, Czarka mógł potrącić, szczególnie jak to rozwiniemy. Ja bym nie rozwijał, jak Robert je bycze jądra, stary. Nie, no, to chcę o tym słuchać, nie? A jak byłoby napisane, że ssał bycze jądra, to by na maksa bym chciał posłuchać. Mówiłem ci. Żeby napisać, że ssał. Ssałeś na pewno, nie zawsze się gryzie. Dobrze. Czarek, to jest... Ale Czarek jest najlepszy. Czarek nie jak... Ale rozumiem, Czarek rozumiem, że byk nie żyje, tak? Czarek ma... Już jest teraz krową. Czarek ma swoje... Nie to, że byk sobie stoi. Nie, Robert wystał jad z jąder byka i byk żyje. Nie, on miał takie jakie Robert... dziwne mleko. To jest nieprawdopodobne. Tak. Nie. Sobie ale lepsze. Ale zobacz, tego fachowca warto posłuchać. Tak jest. Dobrze, więc... Ale dzisiaj wszyscy dla mnie nie mili. Więc tak, ja bym rozwinął... ale możemy o tym pogadać. Musimy rozwinąć jedną historię. Albo, ja bym rozwinął albo Czarka, to jedną. Albo Roberta, wow. Naprawdę. Kiedy to było, wiesz, możemy go potem pytać o różne rzeczy i zobaczyć, czy kłamie, czy nie. I wtedy ewentualnie stwierdzić, czy Czarka, czy trzecia, czy te bycze jądra jednak były prawdziwe. Wszystkie brzmią jak prawdziwe, no. Ta pierwsza według mnie nie brzmi jak prawdziwa. Z telefonem? Tak. Okej. No to dobra, no to mamy... Ale właśnie za łatwo zgadnę. Załatwo A z drugiej strony nie było. Ale słuchaj, jeśli rozwiniemy, to tak, jeśli rozwiniemy, to historia o telefonie będzie nudna. Co najwyżej, no, tam nie będzie smaczków w niej. Tak. Weźmy i rozwinijmy to o jądrach. Myślisz? Chciałbym posłuchać tego. No dobra, dodaj pikantne szczegóły. Robert, opowiadaj. Kirgizja. 74. Kirgizja. Młody byk. 95 rok. 1900, dodam dla... 95? Tak. Byłeś wtedy samotny, bez kobiety. Nie, to wtedy były te najlepsze roczniki tych jąder. Najlepsze to było najlepsze jaja. Najlepsze jaja w Kirgizji. Przyjeżdżam do miejscowości Osh i spotykam znajomych. Jak ten napój? Jak energetyk. Spotykam. On jest z byczych jąder, nie wiem czy jest. Dlatego Stanowski jest uzależniony od tego. Od byczych jąder? Od tego napoju. Teraz się dowiedział. No, w kubku tak. Poczekajcie, miałem wam pomóc, czy... Ale, pomóc. Ja nie wiem.
Czy ja muszę powiedzieć prawdę teraz? No, jeżeli to jest prawda, to tak. Aha. Musisz opowiedzieć tę historię. Muszę opowiedzieć. Tylko w większych szczegółach i oni mają prawo cię przerywać. Prawda, czy ja mam powiedzieć prawdę? Czyli w tej historii. Tak, przejęzyczył się. Więc, przejęzyczył. Więc dobrze, no jest 95 rok, tak. Kirgizja, Osz. Znajomi napotkani na dworcu, Kirgizi, których poznałem. Których poznałem wcześniej. Byli bezdomni, rozumiesz? Nie byli bezdomni. Ja ich spotkałem wcześniej w Petersburgu. Kto normalny nosi jaja byka w siatce? W Petersburgu też na dworcu. Oni mnie, nie na dworcu, tylko w restauracji w Petersburgu, zapraszają mnie na wesele. No i na weselu, wiecie, przyjechał tutaj biały z Europy. No i takie tam. Chodzi o kolor włosów. Dajmy mu najlepsze, co mamy. I dali. A mamy tego byka. Czy powiedzieli ci... Czyli unikać wesel w Kirgizji. No tak. Albo po prostu byczych jądrek powiedzieć nie. Albo Kirgizji po prostu unikać. Tak. Mhm. Tym bardziej, że nie wiesz, gdzie to jest. A nie, jak nie wiesz, gdzie to jest, to może przypadkiem trafić. Jak się je bycze jądra? Po prostu sobie tak kroiłeś? Mhm, a nie tak. Jest tak, że ja sobie wyobrażam, że chcesz Kellner nadziać bycze jądra. Ale ja widziałem, jak ucieka cały. Ale ja widziałem, jak Bear Grylls... Jadł bycze jądra? Jądra, ale i... Muchy. Jakiegoś, nie wiem... Wyobrażacie sobie, jakiegoś... Jakiegoś tam sporożem zwierzęcia. Nie kozła, powiem, jakiegoś, coś... jakiegoś jelenia, czy coś takiego. No. Dziczyznę. It's traditional for Berber men to eat goat's testicles. Moment. Luria. Jadł to. Dzikie jądra. Kasper i Krzysztof, w tym momencie rusza 3-minutowy zegar. Macie 3 minuty na udzielenie odpowiedzi. Dobra. Powiedz mi, jaką konsystencję miały te jądra? O, właśnie. Bo my jedliśmy... Stałą, jak najbardziej. Ale jak stałą. Już ugryzłeś, jak ugryzłeś, to co? Co przypominały? Z konsystencją i może mięso, smakiem? Mięso. Po prostu mięso. Mięso? Nie, jak Bear Grylls jadł, tak, to w ogóle było takie mega soczyste, jakby takie i nie ma. A ja dobrze, bo... Tylko Bear Grylls jadł surowe. Właśnie, chodzi o to, że ja jednak jadłem gotowane, a ten po prostu zwierzęciu wygryzł, wiesz? Może być. Ale ja jadłem ugotowane jądra bycze i one smakowały jak żołądki. Jak żołądki jak czego? Jak żołądki po prostu, nie wiem, gęsie. Mhm. Ale wymieniłeś. Czyli mięso. Czyli mięso, dobrze. Czyli mięso. Moim zdaniem powiedziałeś perfekcyjnie. Lubisz żołądki albo wątróbkę? To jest prawdziwa, on się za bardzo do niej przywiązał. On jest gotów bronić smaku tych jąder. Tak, żeby ale ja tylko to zrobiłem. To prawda, trochę się przywiązałeś do tych jąder. On... No. Mimo, że Durek przywiązałem się do przywiązałem się do bycia 30 lat temu. 30 lat. A on ciągle czuje ten smak. Tak. On sobie przypomniał do tego programu tę historię. Tak. Do dziś nie mu zębów. Albo robię... Skąd wiedziałeś? Bo czuję. Siedzę blisko. Ale odkąd zjadł, to bardzo źle reaguje na czerwony kolor, założę. Nie, ale właśnie teraz mam taki miły zapach z ust, wiesz. Tak, 30 lat i wymyślił historię. No musi być prawdziwa. Uważam, że... Ja bym strzelamy w to szedł. Tak, ja bym w to szedł. A, minut 30. Dobra, nie, zgadujemy hasło. Tak. Historia Roberta o byczych jądrach jest prawdziwa. Sprawdźmy. Rozwaliliśmy ich. Ale zwyrol, że coś takiego sobie zmyślił. Otóż prawda jest taka, nie były to jądra bycze, tylko jądra baranie. O ja. Ale widzisz, mówiłem, że tam może nie być byków. Brawo, panie Robercie. Mówiłem. I to była dobra rozpina. I Bear Grylls też z jakiegoś rogacza wziął. Tak. Ale zobacz, że oni uwierzy, że wierzyli się w ciebie w łeb, ten samochód. A to mojego kumpla, ja byłem, to widziałem. Czyli to też nieprawdziwe? Ty prowadziłeś. I go wycieraczkami. Ja to widziałem, w sensie już później. Prawdziwa jest historia o telefonie. No to opowiadaj, o co chodzi. No prawdziwa jest Kirgizja, 96. Nie, poczekaj, telefon był w Mozambiku. No, telefon był w Mozambiku, ja też. Dobra. Muszę to pokazać. Jest o Jezus. Kolejka. Oni stoją tam. Ja jestem nie, kolejka, czyli oni stoją wszędzie. Tu jest Lada, sprzedają chleb. Świeży chleb, więc ja tutaj stoję i mówię, że ja daję pieniądze i mu mówię, że Mozambik, Polak, dwa bratanki, dawaj chleb. I tak coś czuję, że ktoś mi majta po kieszeni, patrzę, a to jakiś koleś wyjmuje mój telefon i to była taka stara prezydencka Nokia jeszcze, zupełnie niekolorowa i tak dalej. Tak patrzę na to i wkładam mi z powrotem do kieszeni. I mówię, halo, halo, a tamten w ogóle mnie wyśmiał, poszedł dalej.
Próbował mnie, próbował mnie okraść, ale jak mogłeś zobaczy... to źle zinterpretować. On mógł po prostu wyjąć, bo chciał ale zobaczyć, która godzina. To jest prawdziwa historia, tak... że ukradł mu jodą. Nie ukradł mu. Spojrzał nie ukradł. I uznał, właśnie, że nie dokona kradzieży. Ale właśnie, mało tego. Ale tam było napisane, że nie, ukradł, że oddał. Nie, nie, było napisane, że ukradł i oddał. No właśnie, bo... A on nie ukradł, wartość. Tylko analizował zasadność kradzieży. Stwierdził, że nie ukradnie. No przepraszam, nie czuję, żebyśmy nie przegrali tą rundę. Ale to mistrz gry już wie swoje na pewno. Mistrz gry zdecyduje. Oglądali się Matczaka i tego drugiego. Nie możemy tak. Oglądali się Matczaka i tego drugiego. Dobrze, teraz ale może teraz taki VAR powinien być i profesor Matczak przeanalizować to. I Robert Zielonym Tempie pokazuje ten, jak mu ukradnie i widać, że nie ukradł mu. Jak czuję, że ktoś mi majta po kieszeni. Patrzę. Patrzę na to i wpłynę mi z powrotem do kieszeni. Nie, halo, halo. Ale przynajmniej jedno się dowiedzieliśmy. Jad jądra. Jad jądra, ale baranie. A jak ale czas pokazać, na historię na Krzyśka i Kacpra. Dobra, czyli nie pokażesz. A szkoda, był bliski, chciał pokazać, jak jadł te jaja. No. Jadł te jaja. Ze smakiem. I to było obrzydliwe. A. Krzysiek spotkał Zbigniewa Bonika na Sorze. B. Kacper spędził Sylwestra na parkingu autostradowym. C. Krzysiek jechał z orkiestrą tą autokarem do Włoch. C musi być prawdziwe, chociaż zawsze jest tak, że coś, co jest bardzo prawdziwe, to jest nieprawdziwe. Zbigniew Bonik na Sorze. Co by tam robił? Znaczy, po pierwsze, moim zdaniem to może być znowu taka podpucha, że to po pierwsze, że to Kacper był na Sorze. Tak. I, wiesz, i nie Boniek, tylko jego żona. My nie robimy tak jak wy. Że zmieniamy byka na barana i już jest zmyślona historia. I że popił. Ubliżał nam. Właśnie Kacper nam ubliża. Bardzo słabe. Ale wiesz co, to ubliżanie w ogóle na nas nie robi wrażenia. Zupełnie nie. To, że się postrzałem, to nie było na weselu, wiesz. Czy ten człowiek jest w stanie nas obrazić? A tam poza tym, co było, że on spędził Sylwestra na parkingu? Tak, bo go nikt nie wpuścił do budynku. Stary, to moim zdaniem każdego Sylwestra tak spędza. Tak, on nie ma domu. Kto go weźmie na Sylwestra? No proszę. Raz go wzięliśmy w kanale sportowym na Sylwestra. I byłem w Arłamowie w pięknym hotelu. Dobry wieczór, Arłamów! Ja nazywam się Kacper Uciński. Tu jest miejsce na brawa. I od tego czasu dzień przed Sylwestrem dał taki komunikat, że jest właśnie dał taki popis ze sceny, że wydaje mi się, że mógł samego Sylwestra już spędzić na parkingu. I już od kilku lat tak spędzasz. W ramach upamiętnienia tamtego. Znaczy, moim zdaniem Sylwestra. Wszystkie te historie są absolutnie prawdziwe. I... To znaczy, ABC. Mistrzu gry, poproszę, żeby te historie były cały czas na telewizorze. Właśnie, po co mamy siebie możemy? Oglądać, prawda? Dobrze. A już tak. Czyli Krzysiek spotkał Zbigniewa Bońka na Sorze. Sor, proszę pana, sor. No to musisz teraz wiedzieć, co to jest najpierw, nie? Czy to jest super Opole rdzenne? Tak, tak, właśnie tak. E. Że w szpitalu, tak? Szpitalny oddział ratunkowy. Tak, to sor. Ale to jest Zbigniew... A co by robił Krzysiek na oddziale ratunkowym? No może wam rozwinąć historię. Może zaczął dusić Zbigniewa Bońka. A, może i go zaprowadził na Sor. Mam inne pomysły, że to była długa historia generalnie. Doszło do jakiegoś... Czyli to jest fałsz. To była długa historia. Jak ktoś chce kłamać, to tak właśnie mówi. Że to była długa historia, tak? Mi tak zawsze te dziewczyny, które mają te różowe parasolki, mówią, oj, tam będzie długa historia do opowiadania. Ja pewnie tam siedzę i co, jedno zdanie tylko. Później tak, Kacper spędził Sylwestra na parkingu autostradowym. Jakby było. Jak? Spędził na parkingu Sylwestra z żoną, jak zawsze, co odcinek. Ale to z żoną byłem. Ale tu nie ma napisane, że... No nie ma, ale to mogę wam podpowiedzieć darmowo, że byłem z żoną. Mhm. No z czyją? A z czyją? A to no musisz właśnie. Rozwinąć już. Dobre pytanie. Musisz poprosić o rozwinięcie. I Krzysiek ja z tamtego soru mam jeszcze bliznę. Mhm. Krzysiek jechał z orkiestrą dentą. A może on odwraca naszą psychikę do A. Że niby teraz... Zanim sama odwrocona, wiesz? Poczekaj. Ale ty wszystkim ubliżasz. Ale tylko nie mi. Zauważcie, że tutaj jest autokarem. Krzychu w życiu by nie pojechał autokarem. Tak, pojechał. Bo to trzeba mieć pieniądze na bilet. Trzeba mieć w ogóle, wiesz. Oj, to było niepotrzebne. Myślisz, że to się wytnie. Myślisz, że Stanowskiego nie stać na autokar? Myślę, że stać go na autokar. Ale to jest autokar do Włoch, to nie jest PKS. Z orkiestrą dentą. Z orkiestrą dentą. Absolutnie, to jest historia tyle wiarygodna, że go stać i na orkiestrę dentą. On pojechał. Czyli on wynajął sobie orkiestrę dentą. Oczywiście, że tak. No, ty myślisz, że co, że poszedł... Aczkolwiek sobie... orkiestra denta nie dojechała do Włoch, uciekła. Dobra, ja sprawdzę. Nie teraz pytanie do Krzyśka. I on zobaczymy, czy to jest prawdziwe. Uwaga. Zobacz, tak, uwaga teraz. A jak wygląda wieża Eiffla we Włoszech? Holy
fucking shit. Spokojnie. Jak wygląda? Ale nie możesz zadawać. Uważaj, nie daj. Ale dlaczego? Niestety Kacper był czujny. No nie. Czarku i Robercie, którą historię rozszerzacie? Ja nie wiem, wiesz. Ja bym rozszerzył C. Słabe są te ich historie. Nie, nasze nie to co nasze. Lepsze. No, nasze. Jadłem bycze jądra. Przepraszam, baranie. C, żeby rozszerzył tą autokar, orkiestra Dęta, Włochy, przygoda. No bo ta pierwsza jest taka nudna. Był na Sorze. Zbigniew Boniek i Sor. Naprawdę nie wiem, co nudniejsze. Czy Sor, czy Zbigniew Boniek, tam się zastanawiasz? A co, to jest nudniejsze? A co tam było w środku? Nie, w środku historia Kacper, story, muszę wam powiedzieć, jest bardzo interesująca. A w środku była jaka? Możesz pokazać jeszcze raz? W środku była moja, że czuję się jak ryba. Sylwestra na... Aż radzie. Tak, że ten parking. Nie, to na Kacper historia zaczniemy. To nudy straszne. Dobra, nie będzie ta trzecia, tak, bo poprosimy to najfajniejsze. O rozszerzenie C. Tak. I jak mam ją wam rozszerzyć? No opowiedzieć nam o niej. Opowiedz. Tak, na całą historię. Myślę, jak do końca. Bez pytań tak po prostu? Na razie bez pytań, a pytania potem będą. Pod gradobiciem pytań będziesz pewnie. Znając Roberta, na bank. No więc... Nie zaczyna się znanie od wie. A dlatego zaczął od no, więc. Koniec. Jechałem. Mam cię. Jechałem autokarem do Włoch. Ale jechała w tym autokarze orkiestra Dęta. Dęta, czyli jaki instrument? Banjo. Nie pytam ciebie. A, przepraszam. Cilo? Puzon na przykład był. To mógł być puzon. Mógł być. Mógł być puzon. Ale proszę, ale jakim sposobem jechałeś do Włoch autokarem? Mhm. Nie prowadziłem. Z Warszawy. Aha. Szybko odpowiada. Przygotował się. Czyli właśnie tak, czyli nieprawdziwa tak. Historia. Ile było kół w tym autokarze? Wszystkie. Aha, były. A kierowcy tak jak zazwyczaj. Jeden, ale a, niestety... A zawsze jest dwóch. Jest, tu kłamie. Niestety był jeden i w dodatku również w pewnym momencie, podobnie jak orkiestra, również uciekł. Okej, czyli to będzie dobre. Staliśmy w polu przez jakiś czas. Czyli tak, jedzie sobie ten autokar, on się nagle zatrzymał? Nie nagle, w Katowicach się zatrzymał i uciekła orkiestra. Dlaczego? Nie chciała już jechać tym autokarem. Dlaczego? Miała dosyć. To będzie graf dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mieli dosyć? Ponieważ w kółko żądano od nich, żeby przygrywali. Żeby grali. Czyli piłeś alkohol? Nie, to był rok 97, miałem 15 lat. Czyli brałeś narkotyki? Heroina? 15 lat miałem, nie piłem alkoholu. Ale brałeś aczkolwiek narkotyki, inne tak? Osoby w tym autokarze spożywały alkohol. I prosiły tych panów. I prosiły tych panów z orkiestry, by przygrywały. Gra muzyka! Orkiestra! Grać! Grać! Przygrywali. Więc oni przygrywali co jakiś czas. W końcu się wkurzyli. Ale w pewnym momencie już natarczywość pozostałych pasażerów tego autobusu była zbyt duża i postanowili wysiąść. Brzmi jak prawda, co? Brzmi jak prawda. A kierowca? Kierowca do Włoch dojechał, ale w drodze powrotnej, nagabywany przez innych pasażerów, aby jechał szybciej, a tak, żeby oddał im kierownicę i oni sobie wszyscy sami poradzą, postanowił się zatrzymać i uciec. Oddaj kierownicę. Właśnie, to jest moim zdaniem historia całkowicie prawdziwa, tak? Bo zmyśla tak głupio, żebyśmy uwierzyli, specjalnie. Że to zmyślona. Tak. Trzy minuty, mistrzu. Więc, ale daję hejlo, ale właśnie, o, Kacper, proszę. Ja decyduję, kiedy ruszę. Właśnie, i normalnie ja bym dostał za to punkt, ale ponieważ jest przekupiony zupełnie ta Swołocz. Zupełnie. To teraz nie, to... Swołocz. Nie jestem przekupiony, ale nie jestem też uległy, dlatego obydwaj macie po minus jednym punkcie. A Swołocz to chyba minus dwa, no. O, proszę, i Starowski powinien dostać, ale nie dostanie, bo to widzisz, no. Swołocz. Wszystko. To w ogóle za maniery. Dobrze, olejmy to historię Kacper z tym parkingiem. W okabulach. Tak. Myślę, że to może być nieprawdziwe. Nieprawdziwe może? Tak. Dobra, to ty decyduj, bo ja w ogóle mnie nie interesują ich historie, wiesz? Aj, to źle się nastawiasz na tę grę. Strasznie są słabe. Bardzo źle się nastawia. Jakbyś poszedł na grzyby i byś deptał te dobre grzyby, a trójaki zbierał. Niepotrzebnie. Dobra, czyli poczekaj, ale mamy znaleźć prawdziwą czy nieprawdziwą? I teraz uwaga. Macie trzy minuty. Prawdziwą. Musisz znaleźć prawdziwą. To, ta trzecia opowiada ją tak od niechcenia, jakby to była prawdziwa. A strasznie nas prosił o tą A, wiesz, mówił, że o, na tym sorze było super, Zbigniew Boniek. Nie mówię, że było super, było fatalnie. Było fatalnie, Zbigniew Boniek, taki akt, iskra w oku. Cała moja wizja na sorze zaczęła się od oszczędzania pieniędzy. Od oszczędzania pieniędzy. Mm, oczywiście. Czyli na co? Nie na narkotyki, żeby kupić sobie, wiesz... Albo na wodę po prostu. Na bilet później. Dali wodę z tego, tą darmową. Ach. Ale jest duża szansa, że się dowiecie. Albo prosili panią pielęgniarkę. Uważasz, że on poszedł na sor tylko po to, żeby się napić wody? Nie. Ale ciebie nie pytam, ciebie, bo ty teraz nie... Bo ja wiem. Przecież ja jestem kamerą, tam byłem wtedy jeszcze. No dobrze, no. Czyli w ogóle historię Kacpra olewamy, tak? Bo to nudy straszne jakieś. Nie chcemy spać.
Nie, rzeczywiście masz rację. Historia Kacpra jest nieinteresująca, jak sama Kacper zresztą. Jezus Maria. Mistrzu? Co, słyszysz to i nic? Co nie, tak, może tak trochę zobaczyć. Czemu on tak rozmowy? Bardzo chce rozmawiać o tej A? Nie, możemy też o C. Myślisz, że to jest odwrócona psychologia? Możemy też o C. Czy nie, on jest zbyt prymitywny, słuchaj, to zwrócona. Aż mi się, ja muszę dzisiaj pójść do spowiedzi. Tak, ten autokar został też zatrzymany w pewnym momencie. Moim zdaniem. Dlaczego nam o tym nie opowiedziałeś? W rozszerzeniu musisz opowiedzieć całą historię. Został nie wiedział. Poczekaj, nie słuchaj, poczekaj. Bo nie mógł przekroczyć granicy. Moim zdaniem on historia w tej opowieści zwłaszcza, znaczy w tej opowieści, w tym rozszerzeniu. Spokojnie, mamy dużo czasu, możemy sobie pójść teraz coś zjeść nawet i wrócimy. Tam to jest minuta czasu, w końcu potrafimy zatrzymać czas. Oczywiście. Więc ta historia w tym rozszerzeniu jest tak nieprawdziwa, że może, że musi być prawdziwa. Co jest nieprawdziwego w niej? Więc ta, nie, bo początek brzmi banalnie, ale później jest absurdalna. Czy jak się potrze twoje boko brody, wychodzi z nich dżin? Tak. Kurczę, czyli to prawda. Bo ja jednak dużo dżinu piję. Bierzmy C. Bierz. Ale że C jest chyba prawdziwe w takim razie. Że C jest prawdziwe, tak? Że jechał z orkiestrą dętą cyganów do... Nie cyganów, zaraz. Z orkiestrą dętą Bońków. Zbigniew Bońków. Grał na Puzonie, Zbigniew Bońków. A czy C? O, tak często mówi o tym A. A ty jak byś chciał? Mi się wydaje, że prawdziwą historią jest C. To skoro ty tak uważasz, tak? To ja też. Tak. Bierzemy C. Ja się nie znam. C. Brawo. Powiedz nam A. Nie, a było prawdziwe poza tym, że nie spotkałem tam Bońka. No, a ale kogo? Jakby historia była bardzo... Nikogo. Ale co się stało? Wiesz co, uznaliśmy w redakcji, że wydajemy za dużo pieniędzy na jedzenie. Mhm. A, no tak. Bo chodziliśmy codziennie do restauracji. Mhm. I stwierdziliśmy, że to jest trochę przesada. W związku z czym wprowadziliśmy taki cykl, że co drugi dzień restauracja, a co drugi dzień będziemy coś sobie robić w redakcji do jedzenia. Okay. I pierwszego dnia oszczędzania kupiliśmy puszkę z jedzeniem jakąś tam, z pasztetem. I nie otworzyliście. Jedną na 16 i osób. Tak otworzyłem tą puszkę, że ona tak, ta blacha wbiła mi się w kciuka bardzo głęboko pod opuszek palca i bardzo dużo krwi było. A redakcja była w samym centrum i biegliśmy na SOR. Tu wszędzie się lała krew. O kurczę. I tam na SOR mnie zszywano, ale nie spotkałem tam Zbigniewa Bońka. Okej. Okay. Dobrze, że nie wzięliśmy A, bo jakbyśmy rozszerzyli A, to byśmy w to uwierzyli. Czyli na... nie warto oszczędzać czasami na podstawowych potrzebach. Jesteś skazany na wydawanie pieniędzy po prostu. Mm-hmm. Od tamtej pory. No w knajpie się skaleczyłeś kiedyś? Nie. Nigdy. Bardzo bezpieczne są restauracje. Knajpy są ogólnie bezpieczne. Chodźcie do restauracji, naprawdę jest o wiele bezpieczniej. Tak. Robert Mazurek, Krzysztof Sąski, Kacper Ruciński. No. Panowie, ta gra była za 7 punktów, także mamy remis 10 do 10. No, dziwnym trafem. A powiedzieć wam o tej historii z nie. autokarem? Nie, nie. No! Nudy. To był autokar kibiców Legii jadący do Vicenzy i jechała z nami orkiestra, która przygrywała na meczach Legii Warszawa, ale po 300 kilometrach, gdzie już wszyscy byli totalnie pijani. Wiedziałem. Gdy w kółko kazano im grać, a to Marylę Rodowicz, a to coś innego, powiedzieli, że oni to walą i wychodzą. I wyszli, i nie dojechali na mecz. Natomiast w pewnym momencie ten autokar już w ogóle nie jechał, gdyż z kolei kierowca miał dosyć ciągłych krzyków, że dawaj, ja tam skoczę za bajerę, ja będę nas prowadził. Jak ty jedziesz? No i uciekł. Tak. Mówiłem ci, najbardziej absurdalne historie muszą być prawdziwe. Tak, no. tak było. A ty, Kacper, co na parkingu? No ja byłem. W ogóle silnik mi padł w samochodzie na autostradzie, jak jechałem na Sylwestra właśnie. I musiałem kilometr ciągnąć, pchać samochód. Mogłeś jak chudzian ciągnąć. Jak chudzian. Na czworaka. On przez kilometr ciągnął samochód ze sobą. A tu obok ciebie, wiesz, chudzian z samolotem, nie? Oczywiście, ale potem jak musiałem szybko uciekać, bo nagle z górki było i on nie... I trzech kumpliwał się cały czas siedzą, nie? Kacper. I tak jeden szybciej. Wsiądźcie do auta. Jest za lekkie. I dopchaliśmy do... ja w ogóle byłem z żoną, z Abelardem Gizem i z jego żoną. Jechaliśmy do znajomych, do przyjaciół, do Zielonej Góry. I na autostradzie padło mi auto. Gdzie tam jest autostrada w ogóle? Co to za historia? A dwójka, jak z Gdańska jedziesz. No.
Ten mi teraz twoim nie zadaniem jest nie lubić ich. Ja to czuję. No. I mieliśmy, wiecie, jedzenie, alkohol, wszystko do na Sylwestra przygotowane. A że na mopa zjechaliśmy, dopchaliśmy do mopa, za Belardem pchaliśmy to auto i zrobiliśmy sobie imprezę, tylko że po nas kolega wyjechał, przyjechał, zabrał nas, auto zabrała laweta i Sylwestra auto stoi do dzisiaj. Do dzisiaj. A, zostawiłem, wiesz, mówię, mam na pamiątkę to. Porsche to tam, wiesz. Tak, ale stare. Zabytkowe. Mojego kolegę samochód podrącił. A, i opowiadaj. I obok była pizzeria. I on został, ja ogólnie to było tak jak dzisiaj. Chcieliśmy przejść przez jezdnię. Tak. I ja nie przeszedłem, pamiętasz? Jednemu się nie udało. Więc mój kumpel pobiegł. Bo kumpi chciał przejść przez jezdnię. I ja tylko mówię, że nie, nie biegnij. I on jeden z nich tu siedzi. Tak. I samochód go uderzył. I on się po prostu odbił od razu od tego samochodu. To wyglądało tragicznie. Paweł jest gotowy. Rozpędzasz samochód do 25 km na godzinę, a ty pięknie wtargnij. Ty, coś ty zrobił, Paweł? Naprawdę, myślałem, że on nie żyje. Ale on upadł nie, że twarzą czy coś, tylko po prostu uderzył go w udo i on tak upadł na tyłek po prostu. I obok była pizzeria i pani z pizzerii od razu wyskoczyła, bo to z margaritą. Wiesz, od razu, do pana. I on, dawaj. Hawajska. Ale boli. Taki, zajem ten ból. Ale sos ostry. Co boli, nie ostry. I ten kierowca pyta się, czy wszystko w porządku? A wstaje, czy je? Nie, on siedzi, on leży na ziemi i on do niego podchodzi, wszystko w porządku i on, chyba tak, ale strasznie mnie tyłek boli. I on, zadzwonisz na policję, naprawdę tak powiedział. I on, nie wiem, chyba nie. A chcecie coś zjeść? I on nas wziął i poszliśmy w trójkę nawet normalnie. Pieniędzmi ich nie przekupił. I pierdolę im jedzenie. Za pizzę, żeście się dali przekupić. Tak. Ja teraz wam zamówię wam pizzę. To jedną ja mówię, na pół, dobra? Ja się ciebie pytam, czy on się kiedyś nagle wzbogacił. Po prostu jednego dnia wszedł na jedzenie. To nie mnie potrącił. Dostał, dostał pół pizzy, bo kumpla samochód potrącił. Boże. Ale kumpel jadł na stojąco, mówi. To jest definicja szczęśliwego dnia, że nie ciebie potrącił, bo kumpla ty zjadłeś? I od tamtej pory w ten sposób załatwiali sobie obiady. Czekali. Teraz ty. Dobra. To dlatego Czarek ostatnio, jak staliśmy na czerwonym na przejściu, to mnie popchnął. Bym coś zjadł. To już jest odruch. Mieliśmy wtedy z 8-9 lat jakoś. Co ty gadasz? No. I wtedy już były w Polsce pizzerie. I wróciliśmy. Tak, bo ja jestem... Ale jemu się nic nie stało, rozumiem, tak? Finalnie już... Nie, nic, wróciliśmy do domu, do tego kolegi pograć sobie na konsoli i mama się jego pyta. Dlaczego masz nogę złamaną? Co tam się dzieje, jak tam, bo tak dziwnie wyglądasz. Mówisz, że samochód nie potrącił. I ta matka mówi, wy zawsze sobie takie głupie żarty robicie, nie? Ja mówi, naprawdę, potrącił mi samochód. Tak, nie? I to ona, matka nie uwierzyła. Ale potem jak umarł, to uwierzyła. Ale jak już umarł, to uwierzyła. Nie, jak zobaczyła ślad po pizzy tu. To mówi, naprawdę cię A powiem. To krew mu leciała, nie? Mhm. On jadłeś pizzę? Nie, krew mi leci. Rozwalił mi samochód przed chwilą. Mhm. No. Na pewno. Ciekawe. Panowie, czas na kolejną zabawę. 4,5 sekundy. Mistrz gry zadaje każdej osobie z danej drużyny zadanie pytanie. Uczestnik ma na udzielenie odpowiedzi 5 sekund. Ale to jest, musicie, w 5 sekund to już nie jest tak, że się rozsiądziesz. To już jest taka na szybkość. Na pewno. Że zrobiłem się. Dobra, to na czym to polega? Masz odpowiedzieć na pytanie, tak? Ale kto jest wymień zadaje? Trzy zastosowania dla ogólnego. Ja zadaję pytanie. Ale najpierw pewnie my dla przykładu zrobimy, żebyście widzieli, jak to działa. Żebyście widzieli, jak tego się nie robi. No. Czarku, zaczniemy od ciebie. Dawaj, Czarek. Let's go. Wymień trzy zawody, które wymagają długich palców. Ginekolog po raz kolejny. sprzątaczka oraz pianista. Kieszonkowy. A czy można podpowiadać? Można. Nie można. Aj. Nie można podpowiadać. Ale uznajemy ci, Czarku, także macie punkt. Prowadzicie 11 do 10. No dobra, ale teraz ty mądra. Każda odpowiedź była prawidłowa? A tak, nie? Jak to jest? A która? Ginekolog, pianista oraz sprzątaczka. Mistrz gry było złe. Sprzątaczka musi mieć długie palce? A jak ci wyczyści kieliszki powinien? Nie, bo są te takie po szampanie. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Chciałem to powiedzieć i się czułem źle. Kieszonkowiec. Kieszonkowiec też dobra odpowiedź. Nie, bo kieszonkowiec teraz wie... Musi mieć grube palce na grubą pęgę, jaką zarabia. No dobrze. Kacper, czas na ciebie. Dawaj. Wymień trzy nazwy palców u prawej ręki. Kciuk, serdeczny, wskazujący. On studiował palce nistykę. Nie, to jeszcze 3 sekundy zaoszczędziłeś. No tak, przechodzą na mnie. No tak. Mam tak, razem oczywiście. 8 sekund jeszcze. Robert, wymień trzy tytuły filmów, które opisują twojego szefa.
W pustyni i w puszczy. Terminator. Gladiator, powiedz. Gladiator. Powiedział Gladiator. Podpowiedział. Nie wiem. Ale można podpowiadać. Nie, może nowa gra. Familiada, może. Koło Fortuny, wiesz, Karling. W pustyni i w puszczy, bo lew. Wiesz, a, ale oni go zastrzelili. Ale... Chcesz zastrzelić lwa. Teraz Krzychu. Nie robi na moje wrażenie twoje obrażanie mnie. Ale jak to, że lew? Lew jest pozytywną postacią. No nie wiem, lwica jest pozytywną postacią. Tak. Lew nic nie robi. Lew się kojarzy ze spadaniem z dużej wysokości. Tak. I zostawianiem syna na lodzie. I małym synkiem, który mówi, tato, ktoś cię potrąci przed chwilą. Stary. Lew, iść na pizzę. Iść na pizzę. I to był fajny dialog w Simbie, nie? Tata, ktoś cię potrąci, wstawaj. Nie, tylko mnie dupa boli. Jaki był drugi film? W pustyni, w puszczy? Terminator. Terminator. I to on chyba najbardziej pasuje do Krzycha. Tak, tak. Bo Gladiator... Się podlizać, nie, to nie? Chyba chodzi o mięśnie, nie? Oczywiście. Terminator? Tak. Nie, że spadłeś na gir. Tylko zaś powiedzieć Gladiator, to się wytłumacz, dlaczego ja powiedziałem Gladiator. Dlaczego Gladiator? Tak. Ponieważ... Chodzi tam, że tors ma taki pokazany. Ja tak z Boże ręką zawsze lubię sobie... To nie, że on wychodzi na arenę YouTube'a i walczy z lwami dziennikarstwa. Nie, cesarz leciał na swoją siostrę, o to mi tego chodzi. A, no. To ja gdzie indziej byłem. Jezu. Co wy gadacie? Bo... Tam była jakaś scena ze zbożem? Tam były walki gladiatorskie? Kazirodztwo! Kazirodztwo! Co wy gadacie za głupoty? No tak, to rzeczywiście... Ale patrz, jak od razu przydzieli punkty, że jak prawdziwa odpowiedź... Jak ze zabrzmiałeś. Ale że od razu... Że... Chcemy dostępu! Ale, i ludzie ale... tego z Wejherowa. Kazir... Mistrz gry doskonale ma znać Stanowskiego. Mam. A ty masz... A co? A ty masz siostrę, no. Tak, zgadłem? Krzychu ma siostrę? Mam. Tak. Czyli jest gdzieś jakaś Stanowska. No już nie. Już nie. A już nie. Teraz czyli jest mężatką. Albo była. Krzysztof. Tak. Do ciebie pytanie. Wymień trzy alternatywne zastosowania dla drewnianej beczki. Ojej. Wino. Tańczenie na beczce. Barek. Chyba cofniemy ten film Terminator. Słabe to było. Ale jaka cisza, taka... byłem tak żenujący, że nawet nikt się nie śmieje, tylko taka cisza nagle. Ale nie, byłeś super, ale... To nie jest... Byłeś tak super, łatwo. Tylko nie w tym dostałeś trudne. Ale tańczenie na beczce było okej. Tańczenie na beczce było okej. Tak, tańczenie na beczce albo pierwsze, wyjść dwa, z czego jedno nie jest alternatywne. Ale właśnie, alternatywne to byłoby wiadro... dziura w ziemi oraz duża szklanka. Bardzo duża szklanka. Składowanie odpadów radioaktywnych na przykład. Tak, to też na nie przykład. Jest, tak? Nie, to by było alternatywne, bardzo alternatywne. To jest po prostu hobby. Ale rozpuszczanie ofiary, nie? Też hobby. Ale to wiesz, ale to oni w beczkach były takie beczki plastikowe. Plastikowe, przepraszam. Oglądałeś albo metalowe. Nie może być drewno do rozpuszczania, to wam powiem tylko, nie? Jakbyście chcieli rozpuścić ofiarę. Ale zobaczcie, my tyle czasu rozmawiamy i dalej nie mamy trzech. A ja miałem tylko 5 sekund. Ja wymieniłem 3. Dziura... Miejsce do spania. Masz włączony mikrofon, jak co? Pionuj mistrza gry. Czarku. Nie! Nie. A, teraz moja kolej. Myślałem, że minusuję punkty. Jak to? Ale ty już... Pytaj. Bo my gramy po 70 razy. Nie, po 2 razy. Wybieramy najlepszą wersję. Czekamy na wersję, jak wy przegracie, a my wygramy. Dobra, Krzyśka. Krzyśka była dobra. Nie oglądaj zmontowanej wersji. Czarku. Dawaj. Wymień 3 stereotypy dotyczące Polaków. Cebularze, oszczędzanie, kradzieże, chlanie. Wymieniłem 4, mam jeszcze sekundę. Tak, to się robi. Prawdziwy Polak. Opisał starego. A ty mi pokazywałeś, że bym kończył. Już kończ, stary. Biję cię, zniszczą cię. Nie, bo ty no wiem się napić. A, że teraz? Dobra, no. Kacper? No? Wymień 3 zastosowania gołębia. Poczta, czyszczenie bruku, malowanie ścian. What? Uznałbym cię tylko to drugie. Dlaczego? Czyszczenie, kto z nas nie ścierał kurzu gołębiem, ale reszta? Stary, malowanie ścian? Gołębia? Że po prostu bierzesz gołębia i on sra na ścianę pięknie? Wiesz, masz taką... A jak ściskasz to wtedy, tak? No jakoś tak. Nie no. Robiłem tego nigdy. Ja widziałem, jak ludzie to robią. Mm. Bardzo mi to imponuje. To jest imponujące. Aha. Imponujące to jest. Mówię, jak oni znaleźli zastosowanie gołębia. Uznali mu to odpowiedzi? A nie wiem, no tak. Mistrzu gry? Uznaliśmy. No
Oczywiście. Jakim sposobem? Byłem szybki. Czyli ta gra polega na wypowiadaniu przypadkowych słów. Absolutnie, tak. Co było dla ciebie, tak. Krzychu? Co właśnie dla ciebie chodzi o to, że masz powiedzieć... Czyszczenie bruku, gołębia wpuszczasz w bruk i on zjada wszystko z bruku, więc czyści bruk. Mhm. Malowanie ci pokazałem. Ale jak malowanie gołębia? No stary, poczta. Kasper, ale przecież nie będę przeciwko tobie, jesteśmy w teamie jednym. No co? Ja? Robert, teraz przykuza. Twoja kolej. Skupmy się. Tak, wszyscy, jasne. Robercie, wymień trzy osoby, które są lepszymi dziennikarzami od ciebie. To nie ma nikogo. Krzysztof Stanowski, Jacek Rzekowski oraz Wojciech Czuchnowski. Po czasie. Niestety po czasie. Ładnie, ale po czasie. I zmontujemy to tak. Jak to po czasie, ale tak. Chcieliśmy wysłuchać do końca. Ale jak to po czasie? No 4,5 sekundy. Tak, tak, się nazywa, to są 4,5 sekundy, a nie 4,5 godziny. To jest gra na czas. To jest gra na czas. Szybciej, ale super, wymieniłeś. Teraz muszę zdobyć. I Krzychu teraz, no do montażu. Ale to było też wziąć. Trudne. Dlaczego nie chcemy na tym się zatrzymać? To było bardzo, bardzo trudne pytanie. Nie, no, skąd ja mogę zająć dziennik? Mam jeszcze po jednym dla was. Dla Roberta jest bardzo wymień trzech akrobatów lepszych od ciebie. Nie dasz rady. Nie dam rady. Wymienić. Krzysztof? Tak. Wymień trzy sposoby na obronę przed natrętnymi fanami. Kung fu, karate i krav maga. Tego się nie da nie uznać. Kung fu zawsze działa. Panie Stanowski, może zdjęcie? Woo! Albo krav maga w oczy od razu. Jak naprawdę natrętny. Bo użyję krav magi. Możemy się skupić na kung fu, a możemy... I tak mu w głowę. Masz! I tak mu głowa na pół. Ale najgorzej, jak jesteś specem i znasz ten cios Bruce'a Lee, który działa dopiero za 3 dni. Kojarzy cię. A, nie? Że mu serce że uderzasz i 3 dni gość później umiera. To nie działa. O, na kurde, coś takiego jest? No właśnie, nie. Tak. To jest nie działa. Taki... Nie, bo to musi być natychmiastowy efekt. Musi być natychmiastowa reakcja. Tak, czyli jednak krav maga jest najlepszy. No, a ja kiedyś byłem na tym, na egzaminie na biały pas. I nie zdałeś. A co, zdałeś na biały pas? Nie. Tam się trzeba ukłonić po prostu. Tak. Ale ja to będzie, że nikomu się nie będę kłamał. Nie będę nikomu kłaniał. Do widzenia. Tak. To jest to karate. Znaczy, szczerze, bardzo to przeżyłem. Przyszedł w szlafroku. Ale wy się śmiejecie, miałem kimono. No. I było ze 100 dzieciaków. I chyba 4 nie zdało, w tym ja. Jak było w szatni z nimi? Słuchajcie, dzieciaki. Nie no. Teraz pokażę wam kung fu. Wiesz, 4 było takich rozchełstanych, bo nie dostał pasa, nie? Usta. Jeden z graczy dostaje hasło, które musi za pomocą ruchu warg przekazać koledze z drużyny. Partner nic nie słyszy, bo ma głośną muzykę na słuchawkach. Ale ty sprawdzałeś już hasła. Nie, ja właśnie, bo widziałem, że jedno jest rozchełstane, więc je tak... Czyli znasz jedno hasło. Białym pasem. Już. Znasz jedno hasło. Nie Czarku i Robercie, zaczniemy od was. Kto zakłada? Czarek. Ach. Robert, może głośno. No, dawaj. Ja wytłumaczę, a ty badaj. Ja to muszę założyć na uszy. Hasło stąd biorę, tak? Tak, jedno hasło bierzesz stąd i to będzie hasło, które musisz, no nie że szeptem, to jest głośno. Nie że krzykiem. Po prostu tak normalnym głosem musisz mu wyraźnie wytłumaczyć. Jak pokażesz tak, czy na wytłumaczenie hasła masz jedno minutę. Jak pokażesz tak, to zaczynamy. A ja już nic nie słyszę. Okej, okay, let's go. Start. Promień. Promil. Promień. Promień. Uśmiechu. Uśmiechu. Promień uśmiechu. Rozświetlający. Rozświetlony. Rozświetlający. 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 Mroki. Kogo? Mroki. Bloki. Mroki. Mroki. Promień uśmiechu rozświetlający mroki. Wieczoru. Wytrychu. Wieczoru. Wieczności. Wieczoru. Wieczoru. Tak. Weź kolejną kartkę. Tutaj mamy Taylor Swift. Ale dlaczego dwie? On ma Roberta na skład. A dalej lecimy. 20 sekund. Promienie. Promienia. Promienie. Promienia. Promienie. Ja się nasłuchuję. Promienie. Promienie. Słoneczne. Słoneczne. Promienie słoneczne. Tańczące. Tańczą. Tańczące. Tańczącego. Tańczące. Promienie słoneczne tańczącego. Tańczące. Tańczące. Promienie słoneczne tańczące. Na płatkach róży. Na płatkach. Na płaskiej. Koniec. Na płaskiej. Ale ja nie wiedziałem, że trzeba dwa, bo bym szybciej. Robert, poszło wam bardzo dobrze, macie jeden punkt. Pokaż tak, jak będziesz już wiedział, że możesz zaczynać, dobra? O, rany. Włączcie mi muzę. Ale zobaczył, to nie jest łatwe. Wiem. Krzysztof, start. Szept. Krzep. Szept. Rzep. Szept. Sierp. Szept. Czerp. Szept. Czep. Kurwa. To będzie wiedział, to będzie wiedział. Dżem. Szept. Szept. To jest głuchy. Szept. Szy. Szept. Szef. Szept. 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 Czep.
Szep. Oj, dostanie lepiej, dostanie lepiej. Debil. Czy? Szep. Szept. Szep. Szepty. Szept. Szep. Szept. Szepy. 20 sekund. Szept natury. Szept. Szept. Szept natury. Natury. Szept natury. Niesiony. Nasłuchuję. Niesiony. Do kondomy. Niesiony. Odruch, nie? Szept natury niesiony. Szept natury. Niesiony. Zielony. Niesiony. Niesiony. Skończony. Niesiony. Jak? Niesiony. Tak. Niesiony. Oczywiście. Dla koni. Koniec. Dla koni. A jaka muzyka jest? Mocna, dobra. Muzyka klasyczna. Manieczki na pewno. 2005. Czarek, weź hasło sobie. Ale dajcie mu jakąś taką muzykę, której nienawidzi, proszę. Czekaj, stop. Czyli jakąś miłą, co robisz? Dajcie mu disco polo. No to musi być głośne. No jest głośne. Dobra. Nie, to jest jakiś heavy metal, dawaj. No Czarek, start. No poczekaj, ja ci pokażę. Ej, ale poczekaj, spokojnie, jeszcze zacznijmy to normalnie. Ale co było nienormalnie? Bo czekaj, chciałem pokazać, że zaczynamy. No ale my wiemy, kiedy masz słuchawki na uszach, widzimy to. Wyzerujmy ten czas. No właśnie, Robert, to nie ty decydujesz. Jak masz słuchawki, ale to tylko czekaj. Nie, ten czas już leci, a nie on nie sobie fochy robi, no. Nie, bo czekaj, dobra. Let's go. Czy Robert jest gotowy? Tęcza. Tęża? Tęcza. 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 Tęża, nie. Tęcza. Ślęża. Tęcza. Tęcza. Ja tak rozmawiam z dziadkiem, nic, spokojnie. Nic. Tęcza. Tęcza. Koniec, nie, poddaję się. Tęcza. Tęża, dobrze. Tęcza. 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 Dobra. Po. Deszczu. Deszczu. Po zejściu? Przejściu? Deszczu. 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 Tęża po deszczu. Po deszczu. Ukazująca. Ale otwieraj usta. Tęża po deszczu. Ukazująca. Ukazująca. Nie, już nie ma sensu, 13 sekund. Jest sens. Posłucham sobie tej muzy przynajmniej. Czego nie poddawaj. Tęcza i cały czas mów słowa. O nie, no wzyczu, no nie, no bez jaj. To jest za trudne. 30 słów do odgadnięcia. Co to jest? 30 ale dlaczego słów? Całego pana Tadeusza miałem przeczytać? Ale fajne jest to, że 3 sekundy próbujemy grać i to nie ma sensu. Ja nic nie słyszę w tych słuchawkach. Słuchacie? Czy ja mam mieć bez dźwięku akurat? I tak on średnio pójdzie. I tak przegrasz. Let's go. Kacprze, start. Melodia. Melodia. Minuta? Me. Nie? Me. Nie? M. Pi. Melodia. Melodia. Czyli tobie dobrze poszło tylko. Bryloczka? Melodia. Bieżąca? Ale jakim co to może zbierać? Melodia. Melodia. Życia. Cicha. Życia. Nie graj, tylko mów. Życia. Melodia życia. Tak. Płynąca. Płynąca. Melodia życia. Płynąca. Płynąca. W rytmie. W rytmie. Nie. W rytmie. O nie. Nie, nie, dobrze. W rytmie. Źle robi, wie? Rytmie. Wyspie? Nie. Melodia życia płynąca. Koniec? Koniec. Tak. Aj! Blisko, blisko. Melodia życia płynąca w rytmie miękkiego szumu. No. O, w dupie. Ale połowę zgadłeś. Zagrało się najlepiej, powiem szczerze. Ale dałem z siebie wszystko. Trenerze, to było to rzeczywiście było niewiele. Dobra, uczciwe pineski takie dajesz powoli. Zaraz. Spoko. Fajne to było. W tym momencie prowadzi drużyna Czarka 13 do 12. A jest. Wow, ledwo, o włos. Ale spokojnie, to się odwróci. O pineskę, którą wbijasz wszystkim w plecy. Rewolwer. Kacper i Czarek dostają hasło, które tłumaczą swoim graczom z drużyny na przemian, mówiąc po jednym słowie. Musi być to rzeczownik. Drużyna, której gracz jako pierwszy odgadnie hasło, zdobywa punkt. Następnie hasło dostają goście i sytuacja analogicznie się powtarza. Kacper, ty zaczynasz. Pogoda. Deszcz. Pogodynka. Pogoda, pogodynka.
Kto jest pogodynką? Monia. Znawca. Prognoza. Zawód. Meteorolog. Widziałem już błysk. Już miałeś to. Ja już powiedziałem prognozę, już wiedziałem, że trzeba było powiedzieć to. Tutaj Monia... O, oczywiście teraz już wiedział. Więc tak naprawdę byłem wcześniej. Oczywiście. Na szczęście to jest też rozrzewkowe. Jak co odcinek. Robert, zaczynasz. No to Robert zaczyna. Patrzcie na ten przebłysk teraz nasz. Uwaga. Wrotki. Upadek. Myślałem, że to jest podpowiedź. Deskorolka. Skate park. Tak! Kurde! Metafizyka. Jeden do jednego. Ale zrobiłeś pierwszej odpowiedzi, to chyba za trzy. To jasne, za 30. Kacper i Czarek, teraz wy. Okej, dobra, teraz. Oh my god. Oh yeah. Oh my Czarek, goodness. Zaczynasz. Ale jak to połączyć teraz? No, to jest możliwe, że też szybko. Przypomnij sobie wszystkie słowa, jakie... Ej! Dobra. Jedno słowo. Dobra, wiem. Gramy. Let's go, bawimy się. Uwaga. Boniek. Piłkarz. Nie, to za łatwe byłoby słowo, bez sensu. Szpital. SOR. Stanie! Podpowiadał mu. Jak? Nie, to są Boniek. No podpowiedziałem mu, szpital. Kurczę, myślałem, że jak powiem Boniek, to weźmiesz SOR. Ale ładnie Boniek wymyśliłeś. Krzysztof i Robert, teraz wy. Raz to gram. Ale dał nam taką podpowiedź, no. No tak. Nie dało się w pierwszej, a dało się w drugiej. Próbujecie? Naświetlanie. UV. Lekarz. Rentgen. Nie wiem, czy mogę użyć tego słowa. Jeżeli jest za blisko, to nie. Jest blisko, okej. Okay. No więc... Nowotwór. Onkolog. Że był lekarz, tak? Był lekarz, no. Był lekarz. A nie podpowiadasz? Poczekaj, spokojnie, próbuję sobie przypomnieć, że był lekarz, padł rentgen i rentgen nie. Profesja. Trudne to jest. Jakie to jest, ale profesja? Wydaje mi się, że chyba... No dawaj, bo ja chyba wiem. Poczekaj, bo myślę, o czym się... Ale to jak ty to wiesz, to się nie liczy. To on ma wiedzieć. No. Wiem. Czarek? Chirurg. Wiem, że źle. Zapomniałem tego słowa. Muzyka. Radiolog. No właśnie, tak. Radiolog. No ale jaka muzyka, radiolog? Radio. Nie mogę sobie... Nie żyjmy was! Nie mogę sobie przypomnieć tego słowa. Ja już wiedziałem, że chodzi o to, ale zapomniałem tego słowa. Okej, okej. Czarek i Kacper, teraz wy. Ty kto Kacper, ty pierwszy. No dobra. Samochód. Koła. Malowanie. Samochód, malowanie. To miejsce, gdzie się maluje pewnie. Kurwa mać. Farba. No. Osoba. A. Samochód, malowanie, farba. Samochód, malowanie, osoba. Samochód, malowanie, osoba. Tym się... Ale to chodzi o tych, co pasy na drodze malują, na przykład. Zbrodniki wejkłową. Nic nie robię, człowieku, to tylko ma to do dyspozycji. Samochód, malowanie, osoba. Właśnie też nie wiem. Samochód, malowanie, farba. Znaczy... Nie ma farby, on powiedział farbę, to się nie liczy. Nie, samochód, malowanie, osoba się liczy. Nie myśl, co on zgaduje. Malowanie. Krzysztof? Garaż. Nie. Samochód, malowanie, osoba. Uwaga, teraz będzie trochę... Samochód, malowanie, osoba. Paznokcie. Nie powiem, gdzie w dupę z tym, są podpowiedzią. Samochód, malowanie, osoba, paznokcie. I to się wam jakoś łączy, tak? Bardzo. Krzysztof, skąd my wzięliśmy tych ludzi? No byliśmy na klasie. To my was wzięliśmy, nie? Jakby co... Krzysztof, nie no, samochód, malowanie, paznokcie? Zakład. Ja już wiem, nie musisz mi nawet mówić, lakiernik. Tak jest!
Paznokcie. Bez podpowiedzi, May. Lakier na paznokcie, o to chodzi. Tak jest. Zamiast nas ubliżać i nas wyzywać paznokciami od razu. Tak. Zamiast kipać mi cygarem on najlepsze na głowę. On podpowiedzi daje, tak, tylko no, dla mnie. Dlatego świetnie, że on jest z nim. Tak. Wymieńmy się. Robert, zaczynasz. Let's go. Kiełbasa. Grill. To byłoby za łatwe. Dym. Ognisko. Dobra, ja wiem. Bez odpowiedzi wiem. Miejsce. Wędzarnia. Kurde. Dziękuję. Spoko. Ten jaki kujon. Bez podpowiedzi. Jak Krzysiek tak zrobił, fajnie. Szybko to jakoś z klasą zrobił, a ty nie wiem. Panowie, mamy remis 15 do 15. Czas na ostatnią grę. Cicho tam. Zwykła gra w kalambury, ale cicho tam. Kasper, zaczynasz. Macie 3 minuty. Start. Mhm. Pływanie. Fale. Fale, no. Fale, dobrze. Morze. Jaka kategoria? Dziura. Nie. Było w morze, w morzu kołek. Koło ratunkowe. Wyspa. 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 Castaway. Poza światem. Ajajaj. Morze, wyspa. Rozbitek. Bezludna wyspa. Tak. Tak jest. Dla Czarka i Mazurka. Wolisz Robert, czy wolisz Mazurek? Jak musisz się zwracać? Na koniec programu. Czesław, mówcze. Kategoria powiedzenie. Powiedzenie. Idziesz powoli, no nie wiem. Gołąb. Ptak. Kura. Jakura pazurem. Ptak, tak? Kura znosi złote jaja, nie, zimno. Zimno. Jak... zimno. Zmarzasz jak ptak. Nie, ptaki nie marzą. To jest ryba czy... Mokra? Mokra? Mokra kura, nie. Wyrządź jak kurę. Nie wiem. Czarne, czyli to będzie pingwin. Nie, czarna kura. Powiedzenie. Powiedzenie? O ptaku. A, ale czarna... ptak, tak? Chodzi o ptaka. Czarny ptak? Chować głowę w piasek. Czarny ławek. Przestań, czarny ptak i chowa głowę w piasek, tak. No, kto wie. To jest kura. Trafiło się ślepej kurze ziarno. Zimno. Zimno. Zimno i czarne. I... Zimno i czarne. Ja pierniczę. Zimno, czarny, kura. Kruk. Zimno jak w czarnej dupie. Wrona? Kruk? Wrona? A gdzie tu wrona? Okej, co jest wroną? Generał Jaruzelski. Nie, przysłowie, wrona. Jak wronę dostrzegam... Wrona orła nie pokona. Widziałem orła cień. Czarna. Widziałem orła cień, tak? Dobrze, nie. Widziałem wronę. Wrona? Nie. Wrona, co jest? Czarna wrona w kropki, to było kruk, ciężkie kruk, w chuj. Kruk krukowi oka nie wykona. To już było ci. Wrona, chodzi o wronę. To jest pierwsze słowo. Nie. Które słowo? Wroński, wroną, czwarte. Czwarte słowo, wrona. Coś tam wrona. Mm. Coś tam wrona. Mm. Okej, okay, pływać, chodzić, bezludna wyspa. Wyspa, bezludna wyspa. Była, bezludna wyspa. Pomóc i wrona. Nie no, weź się wchodzi... Weź. Niech wejść, robi. Wejść. Na ogon wronie. Wejść jak? Tak? Wejść. Okej, okay, mamy wejść. Nie, mamy wejść. I mamy wronę czarną. Wejść i on wejść. I wejść. On wchodzi. Wrona sobie wchodzi. Ale wrona do jest... siebie. Nie okay. Mamy szans. Wrona... Słuchajcie. Skrzydła. Porozmawiajmy o czymś. Wąski. Nóżki. Chude nóżki. Wąski. Ty wąski. Szkoda, że tylko 20 sekund. Dobra, poczekaj, spokojnie. Wrona wchodzi jak kozak, tak? Ona wchodzi, ona wie, czego chce. Okej, okay, ona strzela, ona nie wchodzi jak do siebie. Okej, okay, ona nie wie, ona się zastanawia, tak? Okej, okay, jest wrona. Jest wyspa, jest wyspa. Gniazdo? Lepić gniazdo. Jest... Wrona, nie. Wyspa, wejdź, dobra, nie wiem, koniec czasu. Kiedy wejdziesz między wrony? Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak wrona. Tak jest. A wytłumacz mi, co ma do tego wyspa? Wyspa była wcześniej, bezludna wyspa, hasło zgadliście już. A to prawda. Wejście. Czyli wejście. Puk, puk, wchodzę. Wejście. Kasper, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Jeden punkt dla drużyny Czarka. Usiądź. Tu siadaj. Usiądź. Bo oni zgadzają. Dobra. Czarek. Start. Czarek, po prostu Czarek. Dwa słowa, tak? Wędka. Ryba. Siedzi. Wędkarz. Łowienie ryb. Ryba. Nie, łowienie. Ryba? Złota rybka. Ryby? Tafla. Dwa słowa są. Woda. Złota rybka? Jezioro. Jezioro. Nie. Po wodzie szedł Jezus. Nie. Jezus nie łowił ryb. Wędrzy to Piotr. Rybak. Rybak, nie. No. Iść na ryby. A, łódka. Nic nie zgadliśmy jeszcze. Na rybach.
Słabo pokazuje. Drugie jest na rybach? Nie. Ryby, na rybach. Na rybach? Na ryby. Nie no, na ryby nie. Wycieczka na ryby. Nie, to pierwsze są trzy słowa. Spodnie? Wodery. Trzęsie? Spodnie. Mokre. Nogawki. Nie, to są rybaczki, te spodnie nie. Tak. Zdejmujesz i masz gacie. Rybackie? Wędkarskie? Gacie. Buty wędkarskie. 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 Nie, buty, nie buty, coś innego. Kalosze, tak? Nie buty. Wodery. Jaki wodery? Ryba. Ryba idzie. Ryba, dobrze. Tak? Ryba jest dobrze. Dwa słowa są. Teraz będzie drugie. Czekaj, pokaż ryba. Drugie słowo. Głosu ryby. Nie mają. Ryby głosu nie mają. Nie. Drugie jest ryba. Dwa słowa. I nie złota rybka. Ryba. Ryba i ryby. Gacie. Ja połącz, połącz ryby z gaciami. Portki. Pora rybacz. Wędkowania. Pora ry... Kur... Pory. Portki. Pory. Pora. Pobora. Majtki. Pora. 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 Wigilia! Czy mogę się gdzieś powiesić? No, no co, no? Dwa słowa. Dwa słowa, już wiemy. Z czego jedno... Drugie. Poczekaj. Drugie to ryby. Ryba. Pierwsze. Pory. Pora. Spodnie. Majtki, spodnie. Pora. Weź spodnie pory, z majtkami. Pora. Jezu. Ale trudne, no. To trudne. Czy mogę zmienić? Kombinezon. Dawaj nie, następne. To był port rybacki. Ale żeś zrobił, Darek. Kurde. Ale że w życiu byśmy nie zgadzali. Weź pokaż pory i powiedz, że port. Kacper. Klimatyzacja. Pilot. Nie pilot. Audi. Samochód. Kierowca. Jaka jest kategoria, Czarek? Miejsce. Miejsce. Dobra. Samochód. Nie. Parking. Parking. Parking, dobrze. Parking samochodowy. Tak jest! Brawo! Tak jest. Ale dlaczego jemu podpowiedziałeś, a nie mnie? 26 sekund. To jest to samo, bo wrzuciłeś to do... No. Nie zdążysz, no poddaj się. Poddaj się. Powiedzenie. No? Tytuł bardziej, książki. Super. Pięć słów. Pięć. Nie, co? Pięć słów? Pełzać. Iść. Buszujący w zbożu pies? Pies, który jeździł koleją. Cztery koncerny tak, 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 brawo! Tak. Pies, który jeździł koleją! Szkoda, że przegrywamy, ale zgadł. Ale to pierwsze było mega, bo ja te portki wam chciałem pokazać. Ale jakże port chciałeś pokazać? A jak pokazać porty? Port? Jak pokazać port? Nie mając w kieszeni. Kurczę, ale gdybyś podał miejsce, to może to miejsce, kategoria by nam gdzieś podpowiedziało, że no, pory, tak. Port. Bo ja wam chciałem pokazać por, że portki i że ryba. I to portki w rybie, więc no musiałem tak powiedzieć. No. W rybie, no. Robert, teraz twoja kolej. Robert, dawaj. Czarek, siadasz tam, gdzie Robert? Siadę, ja im najpierw podpowiem, jaka jest kategoria. Dobra. No to jest lepsze rozwiązanie. Książka. Dobra. Dobra. Dom. Kapelusz. Święto. Kapelusz. Czarnoksiężnik. Skrajny Oz. Skrajny Oz. Nie. Ojej. Harry Potter. I Więzień Azkabanu. I Harry Potter i komnata i filozoficzny. I kamień filozoficzny. Harry Potter. Która część? Pokaż część. Ale to jest Harry Potter, a tak? To jest Harry Potter. Potter. Okay. I jeden tytuł książki Harry Pottera, tak? Harry dobra. Potter i kamień... I Więzień Azkabanu. Instynkcja śmierci. Nie znam. Harry Potter i w pustyni i w puszczy. Kamień filozoficzny. Zakon Feniksa. Dom. Obraz? Quidditch. Nie wiem po co. Ja nie znam tytułu. Ja też nie. Ja znam, to jest dla nas, Robert. I klucz. To jest zagadka. Zagadka. Pytanie. Harry Potter. I kamień? I zakon? I dupa? Harry Potter, dlaczego? Harry Potter? Tytuł książki. Harry Potter? Tak, zapytanie jest na końcu. Harry Potter. A ty po Harry Potter, czyżby? Co tam było dalej? Ale chodzi o Harry'ego Pottera, tak? Harry Potter i Hermiona. Pytanie o Harry'ego Pottera. Dawaj następne hasło, bo nie zgadniemy już, czuję. A co to było z ciekawości? I komnata tajemnic. Powiedziałem pierwszy raz. Ja mówiłem komnata tajemnic. Tak. O, VAR będzie potrzebny. Ale zaraz właśnie. Wszyscy powiedzieli komnata tajemnic, macie po jednym punkcie. Ale fajnie się oglądało. Dawaj, Robert. Miejsce. Dobra. Smród. Prosektorium. Szambo. Blisko. Wysypisko śmieci. Toj. Wysypisko śmieci. Ale blisko śmieci, VAR, tak? Zróbmy ja VAR. Powiedziałem ja? Pierwszy? Powiedziałem pierwszy, tak. Zróbmy VAR. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pierwszy powiedział Czarek. Tak, VAR, mistrz Robert. Zróbmy VAR. Czarek był pierwszy. Tak. Ale jako, że... Jeszcze minuta, ale... Robert. Jeszcze minuta. Ale jako, że Krzysiek jest uczciwy, to tego nie przekazuję, ale chciałbym dać brawo. Dziękuję. Uczciwy. Miejsce. No. Miejsce. Planetarium, żartowałem. Akwarium. Ryby? Nie. Kurnik. Kurnik. Tak. Po prostu kurnik? Dawaj następny.
Ej, dobrze idzie Robertowi. No Robert to jest, wiesz, stary pochodzący. Bajka. Finansi fair. Czerwona. Czerwony kapturek. A i co? No niby tak. Dawaj, dawaj dalej, no. Ej, bardzo dobrze idzie. Jest Robert, wszystkie hasła na... Książka. Krzyżacy. 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 Tak. Byłeś pierwszy, byłeś pierwszy. Tak. Niestety, wiesz. Niestety byłeś pierwszy. Robert, zajmij marynarkę. Książka. Modlitewnik. Biblia. Paulo Coelho. O, dzbany. O, jakaś ładna dziewczyna. O, ładna Esmeralda. Dziewczyna. Dzieci z Bulerwy. Ania z Zielonego Wzgórza. Nie. Dziewczyna. O, Krzysiek? Zebrzydka. Brzydka. O, ty! Pięknej... Koniec czasu. Pięknej bestia. Ale do samego końca. Robert, ja ci potrzebuję słów. Ale normalnie sprowadzi do pilka. Krzysztof. Teraz ty. Bez słów szpilki i tak są wbijane cały czas. Start. Bez kategorii lecimy, nieźle. Że jak ja nie odpowiadam, to lepiej idzie. O, ale kategoria jakaś? Chyba pojedzenie. Powiedzenie. W. Zły. Zły jak? Zły jak? Zły jak? Mucha. Mucha. No nie, nie mucha, zły, komar. Zły jak bąk. Zły, że mucha nie siada. Zły, że mucha nie siada. Nie, nie, nie. Zły jak bąk? Ale dlaczego zły? A zły jest... innego. Cześć, stop, stop. Zły jak szerszeń, zły jak trzmiel. Zły, zły jak... jak... Inny owad. Chodzi o owada, tak? Zły jak... Jakie owady są złe? Zły jak... Konik polny? Ćma przed okresem. Nie, dobra. No, ćmy przed okresem są najgorsze. Tak, ja wiem. Zły jak... Ale to jest zły jak owad. Zły jak i owad? Ważka. Zły jak pająk. Zły jak... Zły jak... Jakie są jeszcze lata... latający? Latający. Zły jak ucha, komar, bąk, osa. Osa. Tak, jak osa! Tak! Ja będziemy pierwszy osa. Nie, nie. Kasper! Ajajaj. Będziemy pierwszy. Miejsce. No. Okej. Akwarium. Kanał zero. Kolumny. Kolumny, tak. Katedra. Kościół. Kościół, nie, nie. Muzeum. Nie, w ogóle nie. Muzeum. Teatr. Te, nie, nie, kolumny, no dobrze, już nie, kolumny chodzi miejsce. O Rzym? Cicho. Czemu nie musisz? Turysta, cicho. Czekaj, turysta. Dostojne, widzi, turysta. Filharmonia, opera, nie. Nie, czekaj, a to są roz... kolumny? Nie, nie są kolumny. Ale ty się rozglądałeś, hej. Są... Ogród. Raj! Czarodziejski, nie raj? Czarodziejski, sad jakiś? Drzewa rosną. Drzewa. Las. Nie. Drzewa. Łąka. Miejsce. Drzewa. Szkółka leśna. Nie. Ile słów? Ile słów? Nie, tego nie zgadniemy. Co to było? A co to Narodowy jest? Park. Ojej. Ciężko byłoby. Ciężko powiedzieć narodowca. Bez narodowca tego nie pokażesz. Powiedzenie. Fala. Fala. Latać w obłokach. Bugiać w obłokach. Myśleć o niebieskich migdałach. Ale fala, fala to jest fala. To jest statek fala? Na fali, nie. Dryfowanie, jakieś takie falowanie? Bujanie? Nie, pokazujesz falę i mówisz, pokazujesz? Że to nie fala. To nie fala. Że to woda? Woda, woda. Dobrze, woda. Powiedzenie. Masz cisza. 56 sekund. Cicha woda. Cicha woda Brzegir wie. Cicha woda Brzegir wie. Cicha woda Brzegir wie, dziękuję. A, żem wiedział, a nie powiedział. Zegar. A pokaż to jeszcze raz. Kategoria. Czas. Kategoria. Czas to pieniądz. Nie, nie, nie. Zegar. Zegar. Zegar i jedno słowo. Wskazówka. Wskazówka. Chodzi się w zegarku. Wahadło. Drugą stronę to jest. Ty powiedziałeś... Wahadło. Nie no, co się kręci ta. Nie, a czekaj. Co się kręci? Kurczę, wyłamał sobie rękę, żeby to pokazać. Jakaś śruba. Ale w zegarku, tak? Coś się kręci. To nie jest zegar, ani nic takiego. Chodzi jak szwajcarski zegar. Wiatrak! Walczy z wiatrakami. Jest. Co? Co? Zegar zjada wiatrak? Robić mąkę? Coś takiego. Ale piernik? Młyn! Piernik? Ale co piernik? Wiatrak? Co ma piernik z wiatraka? Ale co ma piernik? Tak, dobra. Koniec czasu. Panowie, rzutem na taśmę... Czarek odgadł, dzięki temu mamy remis. Jeszcze raz? Więc na bonusową grę. A, może jeszcze raz? Moim zdaniem wygrywaliśmy, ale dobrze. A tak co jest. To będzie? No słuchajcie, zagramy w... Nie, 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 jestem po rybie kurczowej. Nie, 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 robię, nie, 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 nie ma szans. Ja nie dam rady. Nie wchodzę w to. A few moments later. Są rzeczy, w które nie wierzę. Stary. I to jest Twister, że ta gra powstała kiedyś. Jakby mi ktoś jeszcze tydzień temu powiedział... Trzecia wróżba się spełniła. Że ja będę grał z Mazurkiem w Twistera. To chyba bym się kurwa... Na imprezie, gdzie nie ma alkoholu. To bym powiedział, że ta wróżba chyba kłamie.
Panowie, jak widzicie, będziemy grali w Twistera. Tak więc, Robert, ty pierwszy. Kręcimy. Prawa noga na zielone. Trudne ma. Trudne ma, ale mu się wylosowało. Od początku. Brawo! Brawo! Robert! Lewą. Już przegrałem. To ja się pomyliłem. Teraz kto? Kacper. Prawa ręka na niebieskie. Ja idę z tej strony. O, Kacper ma na... Ale dlaczego tak na środek? No bo ja mam tak. Czarek. No. Prawa ręka na czerwone. Prawa ręka na czerwone. Dobra, poczekaj. Czarek, o jądrach już było. Krzysztof, prawa noga na zielone. Panie, prawa to ta. Kurde, jak ktoś znajdzie taki kadr w internecie. Robert, lewa noga na żółte. Ale trudne mu się trafia. Panowie, no proszę bardzo. Teraz Czarek, ja. Teraz. Prawa ręka. Prawa ręka na żółte. Prawa ręka, no. Znowu. No. Kasper, no. Lewa ręka na żółte. Słuchaj, Czarek, tutaj masz wolne miejsce. Krzysztof, prawa ręka na czerwone. Prawa ręka. Prawa ręka. No i co? Kombinuj. Najtrudniejsze. No, ale czy ja mogę sobie usiąść? Robert, no? Prawa noga na zielone. Robert, nie, no to... czy ty ustawiłeś ten program? Tak. Cezary, słucham. Lewa ręka na żółte. Lewa ręka z no... aha, na żółte. A wezmę se to. Nie, dobrze wygląda, naprawdę. Czej, ale... Kasper, prawa noga na czerwone. Dobra, czekaj, daj mi chwilkę. Czy ja może... Mam. Dobrze, no, dobrze. Jestem. Krzysztof, nie? Lewa ręka na czerwone. Tak jest! No ale ja teraz nie mam ruchu żadnego, no co ja mam zrobić? No Robert, ty masz najgorzej. Robert, lewa noga na żółte. No... A, dobrze, po palcach. Ale miły jesteś w dotyku, Czaruś. Dziękuję. Kasper? Słuchaj, no. Przepraszam, Czarek? No? Prawa noga na czerwone. No zwariowałeś. Oszalałeś. Może być kolano. Czekaj, zakręcę jeszcze raz. Prawa noga na czerwone. Na szafale, no, szafale, tylko mnie nie kopnę. Jakie? Prawa noga na czerwone. Na czerwone. Przepraszam. Ale Czarek, dobra, dawaj. Czarek, ty masz czerwone. Poczekaj, Czarek, zrobię to jak jędza. Na mnie szukaj. Dotykam. To jest my, Kacper, lewa noga na zielone. Kto? Kacper. Jest. Nie, dobrze, no a ja mogę coś z ręką tylko. Tyłem do kamery? Robert. Lewa noga na czerwone. Wszystko ci lewa noga na czerwone. Czarek, ale gdzie ja ci... Nie patrz tam! Tak, tak, tak. To mi się podoba. O to chodzi. O co? No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. No ale ja mogłem coś z ręką tu... Czarek, stanął ci, odstanasz. To nie mój! Tak. A. Krzysztof, ale zobacz, lewa noga na niebieskie. Ale zobacz, jak... ale Krzysztof, no ale... Nie dam rady! Nie dam rady! Ale... Dałem! Ale... Doszedł! Czarek, no. Lewa noga na niebieskie. No chyba nie! Krzysztof, co ty mi robisz? Znaczy nie Krzysztof, tylko Maciek. To mówicie, panowie, że z prezydentem wywiad robili. Dobra, Kacper, ułóż mi nogę. Weź na chwilę swoją nogę. Wygarę, jak mnie przewrócisz, to się nie liczy, no. Nie wygramy przez to. Ale oderwałeś mi rękę. Położyłem. No, ale ja ci rękę, ja się trzymam kogoś. I mamy koniec gry, bo Czarku, nie masz prawej nogi na czerwonym, tak więc bonusową rundę i całą grę wygrywa Krzysiek i Kacper. Tak! Brawo! Kto mnie łapał za dupę? O Jezu, dziękuję. Byliśmy lepsi, ale... Panowie, czas na podsumowanie. Zwycięzcą tego programu, tego odcinka jest drużyna Kacpra i Krzysztofa. To jest ustawione. Tak, to jest absolutnie. Nawet jeżeli to jest ustawione, to sprawia co z tego? Żeby było jasne, to jest ustawione. No, dobra. No i to jest fair. Dziękujemy bardzo. Tak. Czarek, to nie koniec, bo musisz karę wykonać. Aha, no pamiętamy tak. O tym, że masz jedną zaległą karę. Tak, oczywiście. W przyszłym odcinku połączysz się z kolejną karą. Część odcinka spędzisz w stroju skoczka narciarskiego. Super, dziękuję bardzo. Lino skoczka narciarskiego. Całe życie o tym marzył. A za co tym razem dostał karę? Bo przegraliście. Przez ciebie. Nie chciałem mówić przez kogo, ale przez nich. A Robert nie mógłby...
stroju skoczka narciarskiego? Tak, ja poprowadzę nasz program w stroju skoczka narciarskiego. Czemu nie? Czemu tak, nie? Ale szanuję za tą deklarację, naprawdę. Brawo, oj, brawo. Ale brawo, Robert, na kogo by wyszedł, gdyby tak nie zrobił? Nie bije brawa. Nikt nie bije brawa. Biją brawo, proszę pani. Robert, jak już powie, to wasze. Super. Założę narty, gogle i... No, będziesz miał cały strój. Dobra, słuchajcie, no to to jest już koniec Zero Presji. To był absolutnie ostatni program Zero Presji. Nikt go nie chce oglądać, dlatego postanowiliśmy... Znacie Roberta. Kłamie. Będzie, będzie kolejny program już za tydzień, a naszymi gośćmi dzisiaj byli fantastyczni gracze Krzysztof Stanowski, Ryszard. Robert Mazurek. Ryszard z Warszawy. Jakiś Ryszard z Warszawy. Ryszard spod Warszawy. Ryszard ze Sznowoli. I Robert Mazurek. Kacper Ruciński. Darek Sikora. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, cześć, że bawiliście się w połowie chociaż. Ja nie tak wiedziałem, że mamy takie fajne programy na naszym kanale. No właśnie. Bo nikt nie ogląda. No właśnie. A, i oczywiście dziękujemy bardzo fantastycznemu, elokwentnemu, inteligentnemu i też, co ludzie nie wiedzą, przystojnemu Maćkowi, mistrzowi gry. I dlatego właśnie Kacper regularnie wygrywa. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. To było Zero Presji. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy. Philips Ambilight TV. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.